Witać Państwa w imieniu Europejskiego Centrum Solidarności i Czasopisma Filozofuj na piątej debacie Klubu Filozofuj. Dzisiaj będziemy omawiać zagadnienia, o których traktuje dziewiąty numer naszego czasopisma, o prawdzie. Więc tak, może najpierw trochę opowiemy o naszym czasopiśmie. Filozofuj jest jedynym i pierwszym czasopismem popularno-filozoficznym w naszym kraju. Jest dostępne zarówno w wersji elektronicznej, do pobrania za darmo, jak i możliwe do zakupu na terenie całej Polski w księgarniach. Przed rozpoczęciem właściwej debaty chciałbym jeszcze z Państwem podzielić się dalszymi informacjami, które prawdopodobnie Was zainteresują. Przede wszystkim chciałem poinformować, że przekształciliśmy się w Fundację Akademiką, więc jeżeli ktoś z Państwa chciałby nas wesprzeć jakimś skromnym wsparciem finansowym, jak najbardziej istnieje taka możliwość. Wszystkie dane dotyczące przelewu są dostępne na naszej stronie internetowej. Druga sprawa to to, że chcieliśmy zachęcić studentów oraz uczniów do wolontariatu dla naszego czasopisma. Jest to możliwość zarówno dla uczniów, jak i studentów do nabycia bardzo ważnych umiejętności, mi się wydaje, niezbędnych na rynku pracy i poszukiwanych, jak i do poznania wielu ciekawych osób. No, też chciałbym podkreślić, że poza oczywiście dziką satysfakcją, jaka płynie z angażowania się w ideę popularyzacji filozofii, jest możliwość zapisania tego wolontariatu na poczet praktyk studenckich. No i jeszcze chciałem poinformować, że niedawno ruszyliśmy z nową inicjatywą, która nazywa się Latająca Szkoła Filozofuj. Są to warsztaty dla uczniów i nauczycieli z zakresu krytycznego myślenia i logiki. I wszystkie informacje, o których teraz wspomniałem, są dostępne na naszej stronie internetowej www.filozofuj.eu. I tak, jeżeli chodzi o trochę bardziej bieżące sprawy związane tutaj z naszym spotkaniem, tam w rogu można nabyć drogą kupna nasze czasopismo z najniższą cenę, bo za 8,50 zamiast 10 zł. A jeżeli Państwo posiadają kartę do kultury, to wtedy cena wynosi 8 zł. Ponadto te karteczki, które Państwo dostają przy wejściu, upoważniają do rabatu na całą prenumeratę w wysokości 15%. Ten rabat jest ważny przez tydzień, więc można korzystać. I tak, przechodząc do sedna naszego spotkania, czyli do debaty o prawdzie, chciałbym przedstawić naszych prelegentów. Są to pan profesor doktor habilitowany Tomasz Szkudarek. Oraz doktor Tomasz Konkol. Profesor Szkudarek jest profesorem nauk humanistycznych, jest kierownikiem Zakładu Filozofii Wychowania i Studiów Kulturowych w Instytucie Pedagogiki na Uniwersytecie Gdańskim. Zajmuje się teorią tożsamości i krytyczną pedagogiką. Jest autorem licznych artykułów międzynarodowych publikacji oraz projektów badawczych na temat styku edukacji, polityki i kultury. Z kolei pan dr Tomasz Konkol jest adiunktem w Zakładzie Metafizyki, Filozofii, Religii i Filozofii Współczesnej Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. I pan doktor w swojej twórczości łączy różne style filozoficzne. Najbliższa jest mu filozofia analityczna. Interesuje się głównie ontologią, klasykami filozofii, etyką, biblistyką i koranistyką. Opublikował 8 artykułów, w tym w języku angielskim i 33 w języku polskim. Czasem wpisuje na blogu. I tak, odnośnie formuły debaty. Debata będzie trwała 2 godziny. Pierwszą część debaty zajmą nasi szanowni prelegenci, a druga będzie poświęcona dla Państwa tutaj zebranych. Podczas pierwszej części zadam Panom 3 pytania. Na każde będą mieli po 5 minut na ustosunkowanie się i przedstawienie swojej tezy i na odpowiedź na pytanie. Później będą mieli po 3-4 minuty na ustosunkowanie się wzajemnie do swoich tez. Oraz później
pominąć na ewentualne sprostowania. W tej drugiej części, w której oddam Państwu głos, będą Państwo mogli zadawać pytania bezpośrednio do naszych prelegentów. I tutaj zwracam się z uprzejmą prośbą, aby pytania nie przerywały się monologi i zajmowało około 1,5 minuty. Dobrze, więc wydaje mi się, że już chyba wszystkie formalne części debaty mamy za sobą i już możemy przejść do dyskusji, więc pozwolę sobie zadać pierwsze pytanie do naszych prelegentów. Co jest istotą, naturą prawdy i czy tak rozumiana prawda jest osiągalna? Proszę pana Szkudarka najpierw odpowiedzi. To może słuchać, no tak. Może nie jest dobra kolejność, dlatego że ja nie jestem filozofem z wykształcenia, nie jestem, nigdy nie studiowałem filozofii w sposób systematyczny. Filozofuję, co robię w mojej pracy, to znaczy odwołuję się od czasu do czasu do filozoficznych koncepcji, do teorii, wtedy, kiedy jest mi to potrzebne do prowadzenia badań nad kwestiami społecznymi, kulturowymi, nad teoriami edukacji. Koncepcjami prawdy zajmowałem się na etapie mojej pracy doktorskiej, to było bardzo dawno temu i tak jak powiedziałem, dzisiaj to jest dla mnie bliski temat, ale na pewno nie jestem w stanie podać takiego szerokiego przeglądu, choćby takiego, jaki Państwo mają do dyspozycji w ostatnim numerze czasopisma. Ten przegląd podaje naprawdę szeroką panoramę rozmaitych koncepcji, więc ja nie będę próbował ani tego streszczać, ani się do tego odnosić. Jeżeli chodzi o to, jak ja rozumiem koncepcję prawdy i co dla mnie wydaje się istotne, to oczywiście punktem wyjścia jest tak zwana koncepcja klasyczna, która jest dość precyzyjnie wykładana w tym zeszycie, a sprowadzić ją można bardzo prosto do tego, że jest to zgodność sądu z rzeczywistością, czyli jeżeli ja mówię, że coś jest takie i to jest naprawdę takie, to wtedy mówię prawdę. Natomiast ta koncepcja ma oczywiście całą masę takich, zawiera w sobie całą masę takich założeń, które trzeba byłoby tutaj troszeczkę skomplikować, bo to wcale nie jest takie oczywiste. Bo, po pierwsze, mamy tutaj do czynienia z takim twierdzeniem, które jakby zakłada, że świat obiektywny i ja w tym świecie to są takie niepowiązane ze sobą byty, że jesteśmy od siebie jakoś oddaleni, odrębni, że to, czym jest ten świat, jest jakby zupełnie poza mną i ja mogę jakby próbować się wstrzelić ze swoimi sądami w obiektywną rzeczywistość, od czasu do czasu mam rację, od czasu do czasu nie. Od czasu do czasu to jest prawdą, od czasu do czasu nie jest. I oczywiście to się zgadza, tak jest, że błądzimy i że czasami trafiamy z tymi naszymi opisami lepiej lub gorzej w to, jak się rzeczy mają. Ale dla mnie, jakby z perspektywy człowieka, który jest raczej bliżej badań nad rzeczywistością społeczną, nad kulturą, niż w ogólnym logicznym definicji, bardzo ważną rzeczą jest to, że my jesteśmy częścią tego świata, że ten świat także jest częścią nas samych, czyli tu jest ta granica między mną a światem, który próbuję poznawać. Jest bardzo trudna do określenia. Ona nie jest wcale taka silna, jak to na przykład u Kartezjusza było wyłożone, że to są takie dwie rzeczywistości, które nie mają ze sobą w zasadzie nic wspólnego i potrzeba Pana Boga, który by mediował między nami, żeby można było zapewnić jakąś relację między mną a rzeczywistością. Ja jestem zanurzony w tej rzeczywistości. Pływam jak włak białka we wielkim oceanie świata. Tak? Po prostu jestem częścią tego oceanu. W związku z tym, krótko mówiąc, można powiedzieć, że żyję w prawdzie, tak? Że jestem częścią tego, czym jest ten świat. I z tej perspektywy takiej wewnętrznej, z takiego zanurzenia w rzeczywistości mogę próbować ten świat poznać. Ale jako część tego świata nigdy go nie poznam całkowicie. Zawsze będę nieświadomy pewnych rzeczy, które organizują tą przestrzeń relacji między mną a światem w taki sposób, którego ja nigdy nie ogarnę. Nigdy nie będę wiedział, dlaczego mi się coś wydaje takie, a nie inne. Tak? Gdybym się miał tutaj odwołać do takich klasycznych koncepcji filozoficznych, no to pewnie zacząłby trzeba było od Kanta, który mówił, że to, jak widzimy, rzeczywistość zależna jest od kategorii naszego intelektu, że my, krótko mówiąc, tworzymy jakąś ramę, w której coś nam się może jawić, objawić, coś możemy zobaczyć. To jest w pewnym sensie porządkowane już przez nas nasz pomysł. Więc na jakiej zasadzie możemy nabrać takiego dystansu, żeby powiedzieć, że ten sąd o rzeczywistości może być zgodny lub niezgodny. To jest dla mnie dosyć problematyczne. Nie bardzo wiem, jak to można w taki sposób ujmować. W każdym razie chodzi mi o coś takiego, że ta relacja między
mną a światem jest zawsze zapośredniczona właśnie przez te wszystkie rzeczy, które mnie z tym światem łączą. I przez i można je sobie oczywiście ujmować na różnych płaszczyznach, w różnych takich wymiarach. Czyli mielibyśmy w związku z tym taki wielowymiarowy układ relacji między jednostką a światem. I to ta nasza działalność poznawcza w tych różnych wymiarach jest zakorzeniona i prawdopodobnie jest różna. Czyli są różne prawdy w zależności od tego, jakim typie relacji do rzeczywistości sobie moglibyśmy rozmawiać. Tak? Czyli krótko mówiąc, jeżeli byśmy... To można odnieść, ale nie chcę chyba tutaj w to wchodzić, nie jestem specjalistą, do tej semantycznej koncepcji prawdy Tarskiego, która też jest wykładana tutaj w zeszycie. Chodzi mi o to, że musimy ustalić jakąś dziedzinę, w której jakieś sądy w ogóle są możliwe i sensowne. Czyli od niego określić sobie po prostu jakąś płaszczyznę, w której w ogóle ta relacja jest definiowana i tam możemy dopiero formułować określone twierdzenia. Nie każde twierdzenie na każdym poziomie jest sensowne. Tak? Czyli są pewne, być może, pewne relacje, które mają charakter uniwersalny i każdy podmiot poznający w stosunku do czegokolwiek, co poznaje, funkcjonuje w czymś, co można byłoby określić jako źródło. Ja tego nie wiem. Są takie, które można by określić jako typowo ludzkie. Że wszyscy ludzie mają jakieś tam cechy, które powodują, że ich relacja do świata jest taka, nie inna i tam można mówić o jakichś typach relacji prawdziwościowych. Są kultury. One są różnie skonstruowane. W każdej z nich te relacje będą inaczej skategoryzowane, inaczej opisywane. Mamy różne języki, którymi się posługujemy, już są już przy rozgadaniu. No właśnie. Dziękuję panu profesorowi. Teraz oddamy głos panu doktorowi Kontorowi. Panie doktorze, co jest istotą prawdy i czy tak rozumiem? Znaczy, wiedząc o tym, że jest mam czas, to jest plan, który pisemny, także tutaj mi się podoba się tym, co napisałem. No więc zgadza się, prawo na Arystoteles i zdrowy rozsądek powiadają tylko zdanie P jest prawdziwe tylko wtedy, gdy P. Precyzyjna definicja została podana dla języka tzw. algebry klas przez Tarskiego w 1933 roku. Potem to uogólniono. I w każdym bardzo zaawansowanym podręczniku logiki znajdziemy na całym świecie ten wynik Tarskiego. Z tym, że Tarski uważał, że jego teoria jest odporna na wszystkie zarzuty, jakie filozofowie stawiali w pojęciu prawdy. Pytanie, czy miał rację? Moim zdaniem nie. Nie będę tutaj wyjaśniał, szanownej publiczności, co są tak zwane modele niestandardowe, albo modele niewłaściwe, są to obiekty matematyczne, tylko mówię, że ich obecność no, jest kłopotem dla teorii prawdy Tarskiego, mianowicie, ponieważ teoria ta dopuszcza je, co powoduje, że prawda zdefiniowana przez Tarskiego właśnie ma taki charakter relatywny. Można bronić Tarskiego oczywiście, mówiąc, że wykluczenie tych modeli to nie sprawa teorii prawdy, ale innego działu filozofii, np. ontologii czy metafizyki. Inny zarzut, który już sformułowano w XIX wieku, kiedy jeszcze no, Tarski nie tworzył, to regres w nieskończoność lub błędne koło. Mianowicie, definiując pojęcie prawdy dla na przykład języka tak zwanego rachunku predykatów pierwszego rzędu, co to jest, to mało istotne, ważne, że można przełożyć względnie prosto, jak ktoś jest biegły w obu, ten język na język naturalny. No właśnie, żeby zdefiniować pojęcie prawdy dla tego języka, musimy założyć w metajęzyku inny system, mianowicie teorię mnogości. Tak? Tutaj grozi nam to, że tu pojęcie prawdy chcemy definiować, zaraz go zakładamy, albo też, że mamy taką nieskończoną, potencjalnie nieskończoną hierarchię. Język, opisując ten pierwszy język, czyli tak zwany metajęzyk, metajęzyk i tak ad infinitum. Może konkluzja byłaby taka, znaczy nie konkluzja jeszcze tego mojego wystąpienia, mam nadzieję, że jeszcze 5 minut nie było. Być może formalnie nie da się zdefiniować prawdy. Ale mimo to, wydaje mi się, rozumiemy prawdę, tak? Tacy wybitni logicy jak Frege czy Gödel właśnie mieli taki pogląd. Wprawdy nie da się zdefiniować, ale każdy rozumie, co to znaczy, że zdanie to jest prawdziwe. Jest oczywiście więcej zarzutów, mianowicie takie, że język to twór ludzki, więc prawda też, mówimy o prawdzie zdania. No, nie wszyscy się zgadzają z tym, że twór ludzki. Wielu uważa, że język to wytwór ewolucji biologicznej, no ale zakładając, że język to twór ludzki, to prawda też była wytworem ludzkim, jako własność zdań, które po prostu języka. Taki argument lansował w swoim czasie filozof Richard Rorke, tylko że to rozumowanie ma pewną ukrytą przesłankę, fałszywą, mianowicie, że
każda własność wytworu jest też wytworem. Tak? Tutaj pod przykład powinę, ale warto odmyślić. Zarzuca się, że wszelkie pomiary, tym bardziej bezpośrednie obserwacje, dają wyniki przybliżone. No owszem, to jest prawda. Chcemy taki kontrargument wziąć pod uwagę, to racja, ale moim zdaniem to jak nie bardzo tutaj widzę, czemu miałby to klasyczne rozumienie prawdy jakoś podważać. To, że nie ma czystych faktów, no to ci, co tak twierdzą, najczęściej moim zdaniem przeceniają trochę język. Tak? Wszystko ma charakter językowy, wspomniany Rodkin na przykład, ale nie tylko. Duża grupa filozofów właśnie uważa, też miałem wrażenie, że pan profesor właśnie tak ten charakter językowy, prawda, sprawia, że ona jest taka, właśnie taki charakter trochę relatywny. Tak? Tak. No więc wydaje mi się, że niekoniecznie jest, ponieważ no, musimy zastanowić się teraz nad konsekwencjami, jakie takie stanowisko ma dla filozofii języka. Tak? Jeżeli ktoś mówi tak, wszelkie podziały w świecie są dowolne, rozmaite klasyfikacje są dopuszczalne, w jednym języku ma takie klasyfikacje, w innym może mieć inne klasyfikacje, no to musimy się zastanowić, jak to jest z samym językiem. Tak? Czy podział świata na, nie wiem, góry, doliny jest relatywny, ale na przykład na morfemy i sylaby w języku już nie? Więc taki radykalny relatywizm jest dla mnie sam niszczący. Najczęściej nie jest radykalny, najczęściej jest arbitralny, bo język właśnie w uprzywilejowanej pozycji stary. No, też można, proszę Państwa, taki zarzut postawić, aby sformułować najprostsze prawo w nauce, trzeba wiele uprościć. Na przykład świat fizyczny modeluje się na fizycznym, ale znowu ja tutaj też nie widzę jakichś takich dewastujących konsekwencji dla koncepcji prawdy w tym zarzucie. Są rewolucje naukowe, powstały mechaniki kwantowej, szczególnej teorii względności, To wszystko prawda, ale jest też tak zwana korespondencja starych teorii z nowymi. Teoria Newtona na przykład, można powiedzieć, jest prawdziwa, kiedy pewne założenia upraszczające wprowadzimy do tej teorii, która wypadła teorię Newtona. Tak? Proszę Państwa, można też postawić zarzut, no, wokół wielu praw, dba wobec nawet zagadnienia, które tutaj poruszamy. Jest masa opinii, często niebadanych filozofów, często sparta przekonującą argumentacją, więc może ten temat no, zostawić po prostu, jako jałowy. No, ale to jest słaby argument, moim zdaniem. Chociaż bardzo popularny w etyce, filozofii religii, tak? Jeżeli dana kwestia X, jeśli wokół danej kwestii X nie ma konsensusu, to jest to kwestia nierozstrzygalna. Niektórzy nawet idą dalej, wyciągają z tego wniosek, więc przedmiot tej dyskusji nie istnieje. No, to jest pospolite non-sequitur, to znaczy nie wynika. Panie doktorze, teraz... No to może tyle. Jeszcze więcej można takich zarzutów, ja też powiedzmy to zawsze. Tak, też jeszcze chciałbym zaapelować do inteligentu, żeby używać w miarę przystępnego języka, ponieważ też mam tutaj do czynienia z laikami filozoficznymi, więc trzeba mówić też w miarę zrozumiale. No i teraz chciałbym panu mieć po 4 minuty na ustosunkowanie się do swoich tez i no, przedstawienie mniej więcej, czym się pan nie zgadzają. Więc poproszę teraz o głos pana profesora. To jest chyba bardzo trudna faza, dlatego żaden z nas chyba nie dokończył swojej prezentacji. Ani ja nie mam poczucia, że powiedziałem, o co chodzi z tą prawdą, ani myślę, że mój kolega też nie zakończył tego wywodu, więc prawdopodobnie będziemy zwyczajnie kontynuować swoje myśli niezakończone. Ja zostałem tutaj zapatrzony przez pana w kwestię relatywizmu językowego. Niekoniecznie mi jeszcze chodziło o to, że to wszystko jest relatywne językowo i tylko językowo. Ja myślę, że tych poziomów relatywności jest więcej. Czyli jest po prostu, zacząłbym od relatywizmu gatunkowego, tak? Czyli ludzkie widzenie świata, a nie ludzkie widzenie świata. Zwierzęta też poznają rzeczywistość i też można było zadawać sobie pytanie, czy to jest prawdziwe, czy nie. Ale zauważcie Państwo, że zaczynamy czuć, że to jest nonsensowne, żeby zadać pytanie, czy mój kot widzi świat w sposób prawdziwy, czy nieprawdziwy. To jest pytanie, które rzeczywiście dotyka dopiero takiej ludzkiej formy bycia w rzeczywistości, kiedy możemy kłamać, kiedy możemy mieć świadomość tego, że możemy coś rozpoznawać nietrafnie i tak dalej. To, co nas połączyło ze zwierzętami, to myślę, że coś w rodzaju takiego pragmatycznego kryterium. Trafię w tą myśl, czy w nią nie trafię, dobrze widziałem, czy niedobrze widziałem. Tak? Czyli tutaj, czyli krótko mi o to, że na różnych poziomach organizacji
na różnych poziomach ogólności. Możemy mieć do czynienia z różnymi typami uniwersalizmu, jeżeli wolno to tak streścić, czyli pewne, są pewne wspólne cechy dla wszelkich typów działalności poznawczej, które pozwalają kwalifikować jako udaną bądź nieudaną. I są takie, które są specyficzne dla tych różnych sposobów bycia w świecie, tak? Różnicujących się na setki rozmaitych sposobów. Ja nie chcę wychodzić tutaj na jakiegoś takiego systemowca i twierdzić, że to jest jakaś czysta hierarchia, że mamy po prostu jakieś takie zawierające się w sobie kategorie. No to jest duże uproszczenie, ale nawet jeżeli byśmy sobie to tak uprościli, to chodziłoby o coś takiego, że tak, wszystko, co jest przytomne, czujne, wszystkie czujące istoty, jak mówią buddyści, są otwarte na świat, jakoś go poznają. Tutaj na tym poziomie mamy wspólne cechy z trawą i roślinami, zwierzętami i tak dalej. Są zwierzęta, które są świadome w taki sposób mobilny, czyli wielozmysłowo poznają rzeczywistość. Tu też mamy jakieś cechy wspólne. Są ludzie, oczywiście ta gatunkowa, ta relatywizacja tej relacji do świata tutaj występuje. Skończyłem na kulturach poprzednio. W ramach kultur są te grupy społeczne, wreszcie są jednostki, tak. Oczywiście tam po środku jeszcze można sobie te litery dużo mnożyć. I to się coraz bardziej komplikuje, czym niżej schodzimy w tych hierarchiach, tym więcej tych różnych sposobów postrzegania rzeczywistości zaczyna się pojawiać i różnych zakłóceń w tym postrzeganiu rzeczywistości może się pojawiać coraz więcej. Chodziło mi mniej więcej o coś takiego. Oczywiście relatywizm językowy to jest rzecz, która jest tutaj klasycznym problemem opisywanym i teoretycznie, i empirycznie, bo na temat prowadzone badania, bardzo słynne tezy Sapira i Wolfa, którzy badając języki indoeuropejskie, czyli w wypadku to był język angielski i język Indian Navajo, zauważali, że te światy po prostu nie mają ze sobą za wiele wspólnego, że świat Indian Navajo jest opisywany przy pomocy czasowników, a nie rzeczowników. To jest świat procesów, a nie rzeczy i relacji między rzeczami. Tak? Nie wiem, czy Państwo się zetknęliście kiedyś z tymi publikacjami, ale na przykład jeden z przykładów, które oni podawali, w tym języku zdanie wyrósł mi szósty palec u ręki i zdanie wyciągam kajak z krzaków różnią się jedną sylabą tylko. Dlatego, że one obydwa opisują coś takiego. To jest tak i to z tego coś wychodzi. W związku z tym to są te same, chodzi mi o to, jak jest kategoryzowana rzeczywistość, tak? Te zdania, te dwie sytuacje mają ze sobą mnóstwo wspólnego, dla nas nie mają ze sobą nic wspólnego. Czyli powiedzenie, że zdanie wyciągam kajak z krzaku jest podobne do zdania wyrósł mi szósty palec u ręki, jest absurdalne w naszym języku, nie jest absurdalne w języku Indian Hopi. Te zdania mają jakąś przybliżoną strukturę, opisują coś podobnego w rzeczywistości. Po prostu tą rzeczywistość widzimy inaczej. I nie można powiedzieć, że jedna z tych wizji jest prawdziwa, druga jest fałszywa. Nie ma jednej trafnej wizji opisywania rzeczywistości. To się przenosi oczywiście także na naukę, gdzie mamy zawsze różne alternatywne języki, przy pomocy których można te same obiekty, te same relacje opisywać. Oczywiście te relacje wraz z tymi językami, z zastosowaniem tych języków już się zmieniają, przestają być takie same. Ta sama baza danych empirycznych może być opisywana na bardzo rozmaite sposoby. W tym sensie rzeczywiście mamy tutaj do czynienia z ogromnym polem takich relatywizacji i różnic, które bardzo trudno jest zamknąć w jednej definicji trafnego, prawdziwego poznawania. Teraz poproszę o was pana Kuchola. To znaczy, ja bym powiedział tak, jeśli chodzi o to kryterium pragmatyczne, bo to zrozumiałem, że kryterium ma być to trafienie w rzeczywistość czy nie, czy taka skuteczność jakby, czy instrumentalistyczne, no więc wydaje się, że to zakłada poznanie nowej skuteczności, na przykład mocy prognostycznej pewnej teorii, to co można przewidzieć. Tylko wtedy trzeba jakiegoś kryterium oceny zdań opisujących te skutki. No i pytanie, jakiego kryterium tutaj użyć. Jeżeli użyjemy kryterium pragmatycznego, no to mamy błędne koło. Tak? Ewentualnie grozi nam znowu regres nieskończoność. No a jeśli użyjemy innego kryterium, to wtedy te niebezpieczeństwa mogą powrócić. Jeszcze taka jedna uwaga właśnie co do osiągalności prawdy, przypomniałam się w tym tekście, w tym czasopiśmie filozofii, bardzo celną uwagę moim zdaniem poczynił profesor Jan Woleński, który zauważył, tak nie jak przy okazji, że nie ma powodu sądzić, że prawda jest nieosiągalna, ponieważ zdanie, prawda jest nieosiągalna, jeśli jest prawdziwe, to jest fałszywe, a więc jest fałszywe. Tak? Jest antynomiarodny po prostu. Można bardzo prosto udowodnić, że prawda jest osiągalna.
To jest jedna rzecz, a co do tego jeszcze relatywizmu językowego, gatunkowego, kulturowego, społecznego i tych wszystkich, których pan profesor wspomniał. No właśnie, pan wymienił Sapira i Worfa, ja z kolei mógłbym też postawić Annę Wierzbicką, badaczką australijsko-polskiego pochodzenia, która przebadała, znaczy z całą grupą badawczą przebadała różne języki maksymalnie różniące się od siebie, poszukiwanie tak zwanych uniwersaliów językowych i takie lista, taką listę podała. I wnioski są właśnie ciekawa rzecz, to jest oczywiście sprawa do dyskusji, ale całkowicie przeciwne tezom, które głosił Sapir i Worf. Także moim zdaniem jest sprawa tutaj nie jest przesądzona. Tak. Nie dążę za 100% do wygranej, ale zadowalam się grą na remis. Tak. Wcale nie jest przesądzony relatywizm. Tak ostrożnie powiem. Ale tą samą metodą, którą pan cytował Woleńskiego, można teraz mówić, że skoro te obie te teorie mogą być prawdziwe, to relatywistyczne jest niż aktywizm. Znaczy, jeżeli prawdziwe są obie teorie, czyli relatywizm i absolutyzm, to, no właśnie, w tym efekcie mamy sprzeczność, bo absolutyzm powiada, że no, prawda jest absolutna, niezależnie od okoliczności, jest jedna. Natomiast relatywizm powiada w jakimś kontekście C, czy w relatywizacji do języka J, do kultury K, tak, może być jedno zdanie prawdziwe, a w innym przypadku negacja tego zdania. Także no tu trzeba zebrać absolutyzm albo relatywizm. Natomiast remis tutaj miał polegać na tym, jeśli możemy tak powiedzieć, że mówię, sprawa jest otwarta, to znaczy Sapir i Worf jeszcze nie wygrali, bo mamy Wierzbicką na przykład, tak? Tu można też inne oczywiście przykłady podawać. Nie mówię, że po prostu Wierzbicka ma rację, tylko nie mówmy już, że Sapir i Worf udowodnili, że dla relatywizmu czy determinizm językowy, tak mocno się wyrażali, jest prawdziwy i w sumie sprawa tym samym jest przyklepana. Dobrze, czy pan profesor chciałby się odnieść do tego? Króciutko, tylko tak, ja sądzę podobnie, to znaczy dlatego, że przede wszystkim tutaj wchodzimy już na poziom dyskusji o dyskursie naukowym i o pewnej relacji wiedzy teoretycznej, która jest próbą uogólnień i budowania jakichś abstrakcyjnych modeli do danych empirycznych. A tutaj nigdy nie ma rozstrzygnięć. Rzeczywiście to jest tak, że sami naukowcy bardzo niechętnie używają pojęcia prawdy. Mówią o prawdopodobieństwie, o zbliżaniu się do pewności własnych sądów i przekonań. A to jest już historia pozytywizmu, tak, że samo słowo positive oznacza bycie pewnym, a nie mówienie prawdy. To są zupełnie inne kryteria. W każdym razie to, że obok siebie funkcjonują konkurencyjne teorie, które różnie interpretują podobne zdarzenia, podobne zjawiska, jest codziennością funkcjonowania nauk empirycznych. I to rzeczywiście tak jest, że żadna z nich nie jest rozstrzygająca. I rzeczywiście być może to mój błąd, że wyciągnąłem tutaj Sapira i Worfa i zaczynałem mówić już o dowodach empirycznych, bo one nie rozstrzygną kwestii tego, jak rozumiem w tym momencie. To troszeczkę się sytuuje z boku tej dyskusji prowadzonej na gruncie metodycznym. Chcę się odnieść? No tutaj pozostaje zgodzić się z panem profesorem, także... Dobrze, to więc przechodzimy do kolejnego pytania. A więc, jaką rolę odgrywa prawda w kulturze i życiu społecznym? Teraz poproszę o głos doktora Konkola. Proszę Państwa, wbrew sceptykom, nazwijmy to, jest nadal ogromna, tak? Moim zdaniem, nie tylko moim, chociaż tutaj ilość zwolenników nie gra, jak wiemy, prawda wyzwala. Kto nie wie, że nie przeprowadzi się chociażby, nie wiem, do Korei Północnej, tak? Tam, gdzie jest totalny fałsz, dezinformacja, tam po prostu nie jest człowiek w stanie funkcjonować, jak wolny człowiek. Chętnie cytowany przez, trochę taki przytyk, chętnie cytowany przez niektórych filozofów Michel Foucault, wprost przeciwnie uważa, że prawda zniewala, w sensie monopol na prawdę uważa ten, kto ma władzę. Tak, czyli od prawdy po prześladowań jeden krok. Prawda to źródło zła, wojny religijne, ideologie totalitarne, chociaż tutaj właśnie jest miała Korea Północna, byłaby kontrprzykłady moim zdaniem. No i niektórzy wyciągają z tego taki wniosek, prawda po prostu wyklucza demokrację. Ja prywatnie, a może nawet nie prywatnie, czasami zdarzyło mi się też publicznie to powiedzieć, moim zdaniem, można by wyciągnąć z tego wniosek, tym gorzej dla demokracji, ale może tak daleko nie idźmy.
Powiem tak, jeżeli przyjrzeć się twierdzeniu postmodernistów, którzy pytają właśnie w taki sposób, kto ma dziś władzę i wtedy będziemy wiedzieli, kto ma dziś prawdę. No to ci myśliciele, niektórzy bardzo bystrzy obserwatorzy życia społecznego, tym nie przeczę, uważają, że nie ma jednego ośrodka i to by się zgadzało z tezą, że nie ma jednej prawdy. Więc to byłby jakiś taki punkt dla relatywizmu. Dominujący na Zachodzie lewica kulturowa, nazwijmy to, rządy, agenty międzynarodowe, środki opiniotwórcze, ogłasza monopol na prawdę i faktycznie wielu ludzi przekonała. No, ale niektórzy na jej misjonarskie zapędy reagują tak, jak właśnie radzili Nietzsche, Rod, Eco, czyli ironią. Niektórzy trochę ostrzej, mianowicie walką. No, ale proszę Państwa, wiem, że tu się narażę, ale nie pierwszy raz zresztą, no ci, co reagują walką, no to właśnie to są niektórzy muzułmanie. I ja bym tutaj wyciągnął też z Laosa kwestię islamu, którą uważam za wielką szansę dla Europy. To znaczy Europa jest w swoich korzeniach, pomijając tutaj turby Słowian i jakichś neoceltów, jednak żydowsko, chrześcijańsko, muzułmańsko, grecko-rzymskim tworem, wielokulturowym. Tak? Prawda nie zawsze jest miła. Opór wobec prawdy to symptom upadku moralnego. Za sceptycyzmem często stoją nieczyste intencje, często sprawiają się nim lenistwo myślowe lub na własną winę. W różnych tekstach świętych żydowskich czy muzułmańskich znajdziemy bardzo wiele rozważań na ten temat. No ale ktoś powie, sceptycyzm to też zapora przeciwko oszustom, fanatykom. Ja się z tym zgadzam, no tylko że jak każdy kij to ma dwa końce. Także proszę Państwa, prawda w kulturze właśnie takiej europejskiej, która właśnie ma tak wielorakie korzenie, tak, uważana jest za wielką wartość. Po grecku napisana żydowska księga Syracidesa, sura 4, werset 28, powiada, aż do śmierci to szpój o prawdę. W islamie odpowiednikiem tego jest tak zwany większy dżihad i nie ma tego wspólnego z wysadzaniem się. Tylko jest to walka o poznanie siebie, refleksja nad sobą, samo poznanie. To wymaga czasu i, że tak to nazwę, ciszy mentalnej. Dzisiejszy człowiek nie ma na to czasu, ma mętlik w głowie, ma mnóstwo informacji z różnych źródeł, nie wiadomo czy prawdziwe, często sprzeczne, ma sprawy do załatwienia. No i proszę Państwa, żeby tak właśnie też trochę tym straszakiem, jakim często wykorzystuje się islam właśnie jako straszak, zakończyć. Zacytuję tutaj słowa, które taki prosty muzułmanin do znanego państwa Antoine de Saint-Exupéry'ego wypowiedział. Masz samoloty, masz rady, jadasz sałatę jak kozy i wieprzowiny. Twoje bezwstydne kobiety nie zasłaniają twarzy. Nigdy się nie modlisz. Do czego ci służą twoje samoloty i twoje radio, jeśli nie masz prawdy? To nam może wydać się to naiwne. Ale właśnie ta paradoksalna, wydaje się, bez szans, konfrontacja wielkiej technologii Zachodu i czegoś, co ci ludzie, wydaje się nam zupełnie obcy, które uważają za prawdę, to moim zdaniem to jest szansa właśnie, żeby docenić prawdę. Ponieważ no, teoretycznie prawda jest no, niedoceniona. Szansa na odzyskanie tego poczucia, że prawda jest wartością, to jest właśnie to, czym też często starszy się po prostu Europy. Pan profesor? No, to się zaczyna ciekawie. No, się zaczyna. Ja się może odniosę do tej wycieczki w moją stronę, a to była wycieczka związana z pismami Michela Foucault, bo ja rzeczywiście bardzo lubię i od czasu do czasu się odwołuję do jego pomysłów. To zostawię sobie na później, a teraz zacznę może od tego, co niezależnie od mojego przedmówcy sobie wymyśliłem jako rzecz ważną do powiedzenia o społecznym kontekście funkcjonowania prawa, zanim się spotkaliśmy. I tutaj chciałem przywołać jedną rzecz, która będzie troszeczkę może brzmiała fundamentalistycznie w porównaniu z tym, co przedtem mówiłem. Mianowicie chodzi mi o to, że
dyskusję społeczną, bo właśnie kiedy spieramy się o różne rzeczy, które są dla nas istotne, bardzo często mylimy pojęcie prawdy z pojęciami jakoś pokrewnymi. Chciałem się tutaj powołać może na Habermasa, bo mi to najłatwiej porządkuje, jak to, o co mi tutaj chodzi. On mówi o tym, że wypowiadając się, chodzi mi o jego teorię działania komunikacyjnego, mówi, że wypowiadając się mamy jakby nie tylko roszczenie do prawdy, to znaczy nie tylko chodzi nam o to, żeby nasze zdania były prawdziwe, ale oprócz tego mamy jeszcze takie dwa poziomy czegoś, co nazywa prawomocnością naszych roszczeń, naszych twierdzeń. Mianowicie słuszność i szczerość. Teraz jakbyśmy sobie popatrzyli na to od takiej analitycznej strony, po prostu rozbicie na trzy elementy składowe tej platońskiej jedni naczelnych wartości, czyli prawdy, dobra i piękna. Tak? Czyli idąc za Maxem Weberem, Habermas mówił, że nowoczesne społeczeństwa sobie jakby odrębnie zdefiniowały te instancje prawdy, dobra i piękna, czyli nie jest to już jedna totalna, jaśniejąca właśnie taka sfera najwyższego dobra, która jest jednocześnie najwyższą prawdą i najpiękniejszym możliwym doświadczeniem, tylko że odrębnie funkcjonujemy w obszarze estetyki, odrębnie w obszarze nauki czy dyskursu prawdy, odrębnie w obszarze etyki, moralności, religii itd. Że one są po prostu rozwarstwione w nowoczesnym społeczeństwie. Mi się to wydaje analitycznie bardzo ważne do zrozumienia pewnych problemów, które mamy z prawdą w dyskursie publicznym dzisiaj. Mianowicie chodzi mi tutaj o taki fenomen wielkiego poparcia, jakie zyskują faceci, którzy szczerze mówią, co myślą. Typu Donald Trump na przykład. On naprawdę tak myśli i mówi o tym szczerze, w związku z tym ludzie mówią tak, to jest szczery człowiek, on na pewno nie skłamie, on mówi prawdę. Jak popatrzymy sobie na to przez pryzmat tej habermasowskiej propozycji, to powinniśmy być bardzo uważni, że człowiek może szczerze mówić kompletne bzdury i idiotyzmy. Tymczasem to są po prostu zupełnie różne kryteria, tak? Tymczasem jakby w tym odbiorze publicznym, takim nieanalitycznym, człowiek, który mówi szczerze, mówi z pasją, gestykuluje, czerwieni się ze złości, jak odpowiada na czyjeś pytania i tak dalej, zdobywa nasze zaufanie. On nie skłamie. On jest tak szczery i tak otwarty w stosunku do tego, co sądzi, że na pewno nie będzie manipulował. Jest szczery chłop, popieramy go. On nas poprowadzi do lepszego świata. Więc jeszcze raz, chodzi mi o to, żebyśmy po prostu byli bardzo czujni na to, kiedy ktoś wydaje się mówić prawdę, a tak po prostu zwyczajnie jest autentyczny, szczery, jest spójny ze sobą samym. To jest estetyczne kryterium, nam się to podoba, tak? To jest jakiegoś rodzaju gra atrakcyjnością własnej osoby, własnej oryginalności i tak dalej. To przyciąga ludzi, wywołuje silną taką reakcję sympatii, podążania za tym. Ale jeszcze raz trzeba naprawdę bardzo uważać, jakie kryteria prawdy można powiedzieć zastosować. Szczerość nie wystarcza. Tak? Na całym świecie mamy do czynienia z inwazją ludzi szczerych. Z inwazją ludzi, którzy mówią szczerze to, co myślą, jak Corwin Mikke, jak Trump, jak cała masa innych polityków, którzy nie mają hamulców przed wygłaszaniem swoich osobistych sądów i poglądów. To był mój pomysł na to, co powinienem powiedzieć o społecznym funkcjonowaniu prawdy dzisiaj. Taki głos do dyskusji, a pewnie już te swoje 5 minut w tej chwili wyczerpałem i będzie mi czas na odniesienie się do wzajemnych do swoich sądów. Tak, to tak. Więc teraz poproszę o odniesienie do adwersarza. Dziękuję panie profesorze, bo to rzeczywiście jest ciekawy fenomen, ta szczerość. Jest taka, nie jedna strona na Facebooku, parę jest. Zresztą Facebook jest takim fenomenem, gdzie po prostu ludzie, zresztą jak zwykle w sieci, ale nawet pod imieniem nazwiskiem nie mają hamulców, bo ludzie myślą, wiele razy też mi się to zdarza, bo jest trochę to przypomina Mikkego i Trumpa, może też nie tylko pod tym względem, niektórzy powiedzą. Tylko właśnie, jeżeli pan profesor nazwał to taką kwestią estetyczną, tak? Ja bym to nazwał raczej kwestią moralną, to znaczy, jeżeli ktoś wykorzystuje, nie wiem, czy to taką szczerość właśnie do w celu manipulowania kimś, to jest wtedy bym to nazwał niemoralne. Tak? No a jeżeli jest szczery, tak powiem, z natury, nawet jeżeli biedaczek tam z góry plecie, ale szczerze, no to wtedy no, moralnie jest bez zastrzeżeń, chociaż no, rzeczywiście skutki mogą być opłakane. Tak? To właściwie taka uwaga, może nie dużego kalibra, ale do tego, co pan profesor szczerości powiedział. Czy pan profesor
Tak, mi chodziło, jak mówiłem o estetyce, to chodziło mi o coś takiego, właśnie taką instytucjonalizację tych trzech sposobów oceniania wypowiedzi. Autentyczności spodziewamy się od artystów, to o to chodziło, tak? Że jakby domeną sztuki jest wypowiedź autentyczna, szczera, subiektywizowana i oryginalna. I to w tym sensie uznałem to za jakiś element tej estetycznej kwalifikacji. Natomiast oczywiście przede wszystkim jest to problem moralności, to jest jasne. Ale chcę jeszcze odpowiedzieć na tą uwagę dotyczącą Foucault, tak? I wiązania, generalnie tutaj chodzi o problem, bardzo istotny naprawdę, wiązania prawdy z władzą. I to jest rzeczywiście jeden z podstawowych tematów tej wczesnej twórczości Foucault, tak? Bo on mówi o tym, że nie ma wiedzy bez władzy, nie ma władzy bez wiedzy, że produkcja wiedzy jest jednocześnie związana z konstruowaniem reżimów władzy. Tylko że to nie jest tak proste, jak to brzmi w tej chwili, bo w tej chwili to można powiedzieć, że tutaj chodzi nam o takie zjawiska jak propaganda, jak cenzura, jak zawłaszczanie i blokowanie możliwości otwartego dyskursu. Foucault rozumie pojęcie władzy raczej tak, jak rozumiemy pojęcie władz sądzenia, czy jak rozumiemy po niemiecku słowo Macht, jako moc, sprawczość, jako coś, co ma zdolność do wytwarzania pewnych form życia, tak? Coś, co jest produktywne, a nie coś, co ogranicza kogoś w czymś innym. Dlatego tu jest na tym te bardzo dużo nieporozumienie, czytamy Foucault. Ja bym chodziło o coś takiego, że ten publiczny dyskurs, to jak ludzie mówią, jest niesłychanie zróżnicowany i w tym samym czasie różni ludzie w różnych miejscach mówią bardzo różne rzeczy. Jeżeli pojawia się coś takiego jak efekt prawdy, to znaczy, że następuje jakaś krystalizacja, że pewne fragmenty tego, co się mówi, co jest mówione w przestrzeni publicznej, zaczynają nabierać cech pewnej oczywistości, to znaczy zaczynamy wszyscy myśleć, mówić, nie wszyscy właśnie, to niekoniecznie wcale wszyscy, ale jakaś znacząca część ludzi, instytucji zaczyna mówić podobnie i w związku z tym widzieć, odczuwać i przeżywać świat podobnie, czyli następuje coś w rodzaju krystalizacji i struktury społecznej. I to on nazywa właśnie tym związkiem wiedzy i władzy, tak? I w tym sensie jest to jakby produkowanie efektu prawdy poprzez właśnie krystalizację dyskursu, poprzez no, tworzenie pewnej struktury, w której rzeczy zaczynają być związane ze sobą. Tak? Niestety nie mamy na to czasu, żeby w to wchodzić, ale on się tutaj bardzo chętnie powołał na taką metaforę pracy archeologa. Po prostu ta struktura jest czymś, co się wytwarza w momencie, kiedy zbieramy z jakiejś odkrywki ucho od kubka, sprzączkę od paska, kości psa i całą masę rzeczy, które nie mają ze sobą nic wspólnego i próbujemy ze sobą powiązać, połączyć tak, żeby one zaczęły coś znaczyć. Jak coś zaczyna znaczyć, to mówimy aha, ale to jest gest, który wymaga takiego połączenia. W tym sensie on jest jakimś gestem właśnie sprawczym, czyli gestem mocy czy władzy. Tak? To nie chodzi tylko o władzę rozumianą w takim sensie stricte politycznym, prawnym i tak dalej. On się bardzo, bardzo intensywnie próbował przeciwstawić takiemu wąskiemu rozumieniu pojęcia władzy, które by się sprowadzało do władzy instytucji nad innymi instytucjami, czy nad innymi jednostkami. Chodziło o społeczną ontologię, że świat krystalizuje po prostu w tych relacjach. I to jest, czyli krótko mówiąc, prawda, to co nazywamy prawdą, jest efektem tej strukturyzacji pola społecznego, czy dyskursu społecznego. To tyle uzupełnienia co do tego, jak ja czytam Foucaulta. Czy pan doktor chciałby coś dodać? Znaczy, ja bym tylko dodał do tego, że w takim razie, jeżeli dobrze zrozumiałem, to rzeczywiście no, nie jest to taka rewolucyjna teza, jak wydawałoby się, kiedy wiązał prawdę po prostu z władzą, ale rozumianą jako przymus. Tak? Jeżeli to jest władza rozumiana tak jak nie, władza rozumu, władza zmysłów, tak jak tak zwana tradycyjna psychologia, Werbergius psychologii, tak jak niektórzy mówią, filozofowie z kręgu niemieckojęzycznego, no to można zgodzić się z tym. W dyskursie prawdy, to wiesz, w kwestii prawdy na pewno tylko nie miał interesu robienia tego, co nie da być. Dobrze, czy pan profesor chce coś dodać? Okay. Więc przejdźmy do trzeciego pytania. Więc jakie są główne grzechy popełniane wobec prawdy? I które z nich według Państwa są najpoważniejsze? Pan profesor? No dobra, najpierw byśmy musieli się zgodzić co do
co musimy tu ustalić, co to jest prawda, żeby powiedzieć sobie, jakie są rzeczy wobec prawdy popełniane. Ale tak pomijając wszystkie te złożoności, no to oczywiście nieprawda i świadome kłamstwo i fałsz i mocenie i tak dalej, to wszystko możemy uznać na pewno za naruszenia tej wartości prawdy. Natomiast wydaje mi się, że żeby o tym mówić, to trzeba by sobie jeszcze powiedzieć o tym, że bo tam w tych pytaniach, które Państwo sformułowali przed naszą debatą, pojawiało się jeszcze takie pytanie, to czy my możemy dotrzeć do prawdy. Ja się do tego nie ustosunkowywałem. Mi się wydaje, że prawda jest wartością, ale jeżeli chodzi o definiowanie, to jest ważne, prawda jest wartością, tak, jest czymś cennym. Ale wartości mają taki paradoksalny sposób istnienia. Za niemieckimi idealistami można powiedzieć, że wartości nie istnieją, tylko obowiązują, albo że jest ich sposobem istnienia jest obowiązywanie. Czyli krótko mówiąc, prawdy nie ma być może. I co z tego? To jest coś, co wydaje się, że być powinno. Czyli chcielibyśmy, aby nasza relacja do świata była zbudowana na prawdzie i aby nasza komunikacja była zbudowana na prawdzie, abyśmy traktowali prawdę jako wartość, w związku z tym naruszanie prawdy jako wartości zawsze będzie wywoływało opór i chyba powinno wywoływać opór. Pod warunkiem, że nie będziemy przez taki opór blokować możliwości mówienia prawd różnych, z różnych poziomów postrzegania rzeczywistości, konkurujących ze sobą, praw, które mogą wchodzić ze sobą w spór i domagać się jakiegoś rozstrzygnięcia, czyli krótko, że nie zablokujemy tego procesu dialogicznego, dyskursywnego poznawania rzeczywistości, nie zamrozimy go w postaci jakiejś prawdy, która stanie się dogmatem. Więc dogmatyzacja prawdy na pewno jest w tym kontekście czymś bardzo niebezpiecznym. A znowu z obecnej rzeczywistości społecznej, biorąc przykład, mi się wydaje, że jedną z bardzo rzadko zauważanych, a bardzo istotnych kwestii, które stoją w konflikcie właśnie z wartością prawdy, jest zorganizowana ignorancja. Ja muszę dwa zdania na ten temat powiedzieć. Co to znaczy zorganizowana ignorancja? Chodzi mi o rzeczy, które się kryją pod takimi bardzo atrakcyjnymi, przede wszystkim dla mnie, jako dla pedagoga, bliskimi hasłami w rodzaju społeczeństwo oparte na wiedzy, gospodarka oparta na wiedzy. To wszystko brzmi bardzo sexy, to znaczy, że za edukacją idą pieniądze, że ktoś zauważył, że to jest ważne, istotne, że kultura się liczy i tak dalej. Tylko że w momencie, kiedy czytamy takie hasła, kiedy mówi się właśnie o społeczeństwie wiedzy czy o gospodarce wiedzy, to zapominamy dodać, że jest to kapitalistyczne społeczeństwo wiedzy, że wiedza jest traktowana jako kapitał, a po to, żeby kapitał miał jakąkolwiek wartość, musi być ekskluzywny. Czyli krótko mówiąc, moja wiedza jest kapitałem pod warunkiem, że inny nie ma do niej dostępu. Że ona jest opatentowana, zastrzeżona prawami autorskimi, że nie wolno jej kopiować, że nie wolno jej rozpowszechniać. Tak? Czyli naprawdę w tym dyskursie zorganizowania społeczeństwa według kryteriów wiedzy i produkcji wiedzy, który może brzmieć jak zbliżony do tego postulatu żyjmy w prawdzie, poznawaniu prawdy, wiedza jest ważna, wiedza jest wyzwoleniem i tak dalej. To są wszystko bardzo piękne, stare hasła. Kryje się pułapka, czyli krótko mówiąc, musimy tutaj iść w mgłę i wspierać działania, które nam naprawdę ograniczają, bardzo dużym grupom ludzi ograniczają dostęp do wiedzy przez patentowanie, chronienie prawami dostępu do tego, co dawniej było domeną publiczną, do czego wszyscy mogli próbować dostęp uzyskać. Taki bardzo radykalny przykład to jest patentowanie na przykład leków naturalnej medycyny. Tak? Czyli to się dzieje naprawdę. Czyli firmy farmaceutyczne wyławiają gdzieś tam w Amazonii jakieś praktyki medyczne, jakieś zioła, które są używane w medycynie tradycyjnej, opracowują technologię produkcji tego czegoś na masową skalę, to patentują i od tego momentu to coś już nie jest własnością tych ludzi, tylko firm, które sobie to wzięły. Mamy dużo innych jeszcze przykładów tego typu zawłaszczania, patentowania rzeczy, które były wyjęte z domeny publicznej. Chciałbym przypomnieć niepopularnego i nieczytanego dzisiaj Marksa, który mówi, że taka jest genoza kapitału, że to jest właśnie zawłaszczenie, parcelacja pewnych wartości, które są w domenie publicznej i prywatyzacja, tak? I budowanie na nich pewnej przewagi w stosunku do innych ludzi. To na pewno jest proces, który jest w jakiejś kolizji z wartością prawdy, jeżeli rozumiem wartość prawdy jako coś, co przyświeca temu procesowi, czy powinno przyświecać temu procesowi dążenia do wiedzy. Dziękuję. O grzechach wobec prawdy, dr Konkol. Znaczy, z tym jakąś się zgodzę i jeszcze powiem,
swoje rzeczy. Znaczy częściowo je wymieniłem już, ale jeszcze jest ich więcej. Przede wszystkim można zauważyć, że każdy grzech czy zło jest przeciw prawdzie, bo gdy uznaje jakiś zbiór zdań Z jako stan prawdziwych i chodzi przy tym o jakieś doniosłe prawdy, na przykład nie, dotyczące sensu życia, no to gdy czynię zło, uznające inne zdania, może posłużyć się tym jako argumentem. Patrzcie, jaki z niego hipokryta. Tak? No i czyniąc zło, prawie zawsze, przynajmniej częściowo się usprawiedliwiam, co może doprowadzić do samozakłamania. Tak? Także tutaj może ta kwestia tak mocno nie wypłynęła, ale też jest, nawet zakładając, że prawdziwość rozumiana jest w sposób jednoznaczny, to jest taka wyróżniona dziedzina, bym powiedział, praw doniosłych, to znaczy tych praw, które mnie dotyczą. Kwestia samopoznania jest tak samo ważna, może ważniejsza niż poznanie świata. To właśnie Sokrates kierował się tym poznaj samego siebie hasłem i nie sądzę, żeby stracił na aktualności. Po drugie, przyzwyczailiśmy się do greckiej idei i dobrej idei poszukiwania prawdy czy odkrywania prawdy, ale równie ważne jest zachowywanie odkrytej prawdy, zwłaszcza jeśli dotyczy spraw doniosłych. No wielu o tym nie pamięta, tak? Przypominanie sobie, zachowywanie tego, co się odkryło. Po trzecie, w świecie akademickich wytworów kulturowych, moim zdaniem, największym zgorszeniem w kontekście pojęcia prawdy no, byłyby takie nurty filozoficzne, które, można powiedzieć, no, programowo robią sobie, no, można powiedzieć, bekę z prawdy, używając takiego młodzieżowego terminu. Takie nurty, które można by nazwać za leotardem postmodernizm gazetowym, bo też niestety spotyka się. No to ten tak zwany postmodernizm gazetowy, który on odróżnia od takiego poważnego, to sprowadza się do totalnego sceptycyzmu, kontestowania wszystkiego i mieszania wszystkiego z wszystkim. No, taki jeden przykład znalazłem. W jednym z artykułów, którego autora nie wspomnę, medycyna zwana jest ruchem społecznym, co miałoby ją zrównać na przykład z neofaszystami albo Komitetem Obrony Demokracji. W tymże artykule z aprobatą cytuje się niejakiego Bruno Latoura, który próbuje socjologicznie wyjaśnić odkrycie pałeczki wąglika przed Ludwika Pastera, bo pisze, było silne zapotrzebowanie społeczne na to odkrycie. No proszę Państwa, nie trzeba być filozofem, by zauważyć, że to pseudo wyjaśnienie, bo cóż można dzięki niemu przewidzieć? Chyba tylko to, że już dawno powinni wymyśleć lek na raka i AIDS. No skoro tego nie obserwujemy, ani chybi to wynik spisku tego ruchu społecznego, który zwany jest medycyną. No i proszę Państwa, taki bym powiedział znowu po młodzieżowemu punkowy charakter tej filozofii dobrze oddał wspomniany tutaj kilkakrotnie przeze mnie Richard Rorty. Pisze, że chodzi właśnie o to, żeby przestać szanować prawdę, świat, rzekomo niezależnie od nas istniejący, po tym jak przestaliśmy szanować Boga, co zresztą wbrew Rortiemu nie da się zrobić. Znaczy nie można być takim totalnym punkiem filozoficznym. Rorty też czci i ubóstwia czas i przypadek. Tak? To znowu no, nie jest oryginalne, bo przypadek greckie Tyche, tak? I, czy czas greckie Kronos, to już w starożytności czczono przynajmniej gdzie nie gdzie. Też proszę Państwa, za taki grzech przeciwko prawdzie uważam, jeżeli nie da się jakoś wyśmiać prawdy w ogóle, dąży się do zanegowania sensowności pojęcia prawdy w jakiejś konkretnej dziedzinie, najczęściej religii i etyce. Filozof specjalizujący się w etyce dobrze zna taki spór, czy zdania o dobru i złu mają, mówiąc fachowo, wartość logiczną, tak? Czy są prawdziwe bądź fałszywe, czy odnoszą się do niezależnie od nas istniejącej rzeczywistości moralnej itd. No proszę Państwa, kiedyś byłem pod wrażeniem tego sporu, aż mnie oczy otworzył profesor Wojciech Żełamiec, który zacytował mi zdanie Stanisławy Leszczyńskiej, która notabene wypowiedziała to zdanie w Auschwitz do kompletnie zaskoczonego pseudo-lekarza SS Józefa Mengele. Powiedziałem mu po prostu, nigdy nie wolno zabijać dzieci. Tak? W żadnych okolicznościach nie wolno zabijać dzieci. No więc ja uznaję to zdanie po prostu za prawdziwe i zamiast zastanawiać się właściwie, czy na pewno, czy nie, wyciągam konsekwencje z tego zdania. Konsekwencja jest na przykład taka, że popularny w wielu krajach etyków i nie tylko, tak zwany utylitaryzm, który implikuje pewnego rodzaju relatywizm, jest po prostu fałszywy. Tak? To jest norma bezwzględna. Jedna, przykładowa. Tak? No i ostatni grzech przeciwko prawdzie, bardzo powszechny, większość mas mediów choćby tutaj można wziąć pod uwagę, to specyficzny dobór prawd.
A więc z pozoru wszystko gra. Żadnego zdania fałszywego, maksymalny obiektywizm, ale no właśnie przenilcza się pewne prawdy. Tak? Przenilczenie pewnych doniosłych prawd, w tym zawiera się założenie, że są prawdy, doniosłe, mniej doniosłe, zupełnie nieistotne, no to też jest poważnym moim zdaniem wykroczeniem przeciwko prawdzie. Teraz czas dla pana profesora, by się odnieść do twierdzenia doktora Kukola. W tym ostatnim przypadku wolałbym, już przywołałem pana Masa z jego tym rozwarstwieniem, tym kryterium oceny wypowiedzi, to wolałbym tutaj mówić, że zdanie, że nigdy nie wolno zabijać dzieci, jest słuszne, bo on w ten sposób mówi o sądach normatywnych, tak, że to przysługuje słuszności, bądź niesłuszności, a niekoniecznie może musi być oceniany pod kątem prawdziwości bądź nieprawdziwości. I to rozwarstwienie mi się wydaje istotne, dlatego że ono pozwala nam także mówić o sytuacjach, w których pewne prawdziwe twierdzenia można uznać za moralnie niesłuszne i dlatego one są na przykład marginalizowane albo przemilczane z punktu widzenia na przykład spójności społecznej albo dobra pewnych grup ludzi, których mogą dotyczyć, czy pewnych jednostek, które mogą dotyczyć. Czyli krótko mówiąc, można dysponować wiedzą prawdziwą i milczeć w przekonaniu, że tak jest słuszny. To są, wydaje mi się, to rozwarstwienie prawdy, szczerości, słuszności. Pomimo, że ja mam, nie kocham specjalnie Habermasa z tym jego monumentalizmem takim systemowym, to wydaje mi się, że to jest operacyjnie po prostu bardzo sensowne i pomaga nam odnieść się do wielu dylematów, które inaczej wydają nam się bardzo splątane i trudne do rozstrzygnięcia. Może jeszcze tylko tyle, że z tego gazetowego postmodernizmu, który tutaj był reprezentowany między innymi z użyciem Bruno Latoura, czy relacji na temat Bruno Latoura, bo to jest zupełnie inna sprawa, chciałem tylko Latoura ocalić przed potraktowaniem jako przypisu do gazetowego postmodernizmu. Jest to bardzo poważna i bardzo inspirująca obecnie przede wszystkim w socjologii koncepcja, aktorów nieludzkich jako działających w świecie podmiotów. Bardzo interesująca, bardzo otwierająca naprawdę nowe kategoryzacje rzeczywistości społecznej. Nie wiem, chodziło po prostu o to, że laboratorium i metody badań laboratoryjnych wytwarzają pewną rzeczywistość, która wcześniej nie istniała i działają tak, jakby były podmiotami po prostu. One podporządkowują sobie nasze widzenie rzeczywistości, nasze upodmiotowanie. Ten fragment, w którym on pisał o Wągliku w jego książce, był zatytułowany Pasteryzacja Francji. Bardzo piękne słowo. Chodzi o to, ale ono oddaje właśnie, co się stało w efekcie odkrycia chorób zakaźnych. Czyli Pasteur spasteryzował Francję, nauczył ludzi mycia rąk, nauczył ich higieny, strachu przed dotykiem, strachu przed wyrwaniem marchewki z ziemi, zjedzenia jej sobie, bo tak, bo mam ochotę. Po prostu bardzo wiele się zmieniło w naszej rzeczywistości pod wpływem po prostu pewnej naukowej metodologii, która została wprowadzona jako sposób rozstrzygania, czy jakieś twierdzenia są prawdziwe, czy nieprawdziwe. Jest to interesujące po prostu. To nie ma nic wspólnego z takimi tezami o relatywizacji prawdy, które są przypisywane właśnie w tej popularnej wersji dyskursu postmodernistycznego. Dobrze, doktor Kukol. Znaczy ja tutaj do dwóch rzeczy mógłbym się, że tak powiem, przyczepić. Mianowicie, czym się różni prawdziwość od słuszności? Tak? Czy pan profesor stawia tezę, że zdanie Leszczyński nie jest prawdziwe, ale też może nie jest fałszywe, że w tych kategoriach nie można rozpatrywać, tylko jest słuszne? Tak? Wtedy właśnie moje pytanie jest, dlaczego i jaka jest różnica między słusznością a prawdziwością. No a co do Latoura, on przedstawił pewną ontologię rzeczywiście, tylko że ta ontologia to moim zdaniem, no pomijając ten przykład rzeczywiście taki dla potrzeby ilustracji tutaj wzięty, akurat chociaż właśnie nie marginalne, bo tutaj pan profesor mówi, że tutaj cały rozdział, że na więcej się rozdział, większy udostępniać to poświęcił tym przypadkowi. Znaczy, on zaproponował pewną ontologię. Tak? Ta ontologia, można powiedzieć, używając takich tradycyjnych kategorii, to jest taka hybryda konstruktywizmu z procesualizmem. Tylko że w ten sposób on dziedziczy trudności, które przeciwko tej ontologii można podnieść. Takim wybitnym, najwybitniejszym chyba procesualistą, niedawno przedłożono jego główną książkę Process of Reality, był brytyjski filozof, logik, matematyk, fizyk,
Whitehead, tak? Więc ja bym tutaj, proszę Państwa, widział raczej jako kogoś, kto w pewnym sensie, no może nieświadomie, reprodukuje ten pomysł i odesłał raczej Whiteheada i dyskusji na poziomie Whiteheada z tą koncepcją. Czy Pan Profesor chciałby się jeszcze odnieść? No właśnie, to jest problem z teoriami i filozoficznymi, i niefilozoficznymi. Po prostu to, że one mają ograniczenia i że łapią, wikłają się w pułapki, jest oczywiste. Każda teoria ma swoje granice i tyle, ile jakiś fragment rzeczywistości wyjaśnia, opisuje trafnie, a jeszcze większego kawałka rzeczywistości nie opisuje w ogóle, albo opisuje w sposób ułomny, bo chce otrzymać swoją własną spójność i w związku z tym buduje sobie protezy, które pozwalają im na sprzeczności. Wszystkie to, znaczy w przypadku właśnie nauk, które jakby łączą wiedzę teoretyczną z badaniami empirycznymi, myślę, że ludzie są tego dosyć mocno świadomi, że teorie są po prostu tylko i wyłącznie pewnymi projektami językowymi, więc to, że projektatura, ja się zgadzam, że rzeczywiście odłączy ten konstruktywizm z procesualizmem, że to jest ontologia społeczna, że to jest próba zdefiniowania istoty bytu społecznego, który na nowo musi być, jak on twierdzi, poskładany, bo zrobiliśmy to dotąd niewystarczająco dobrze. I oczywiście, że to będzie miało kolejne pułapki, które będziemy próbowali sobie przezwyciężyć następnymi rewolucjami, następnymi zmianami paradygmatów. To mnie nie zniechęca jeszcze do tego, że teorie po prostu w sensie pragmatycznym mają swoją użyteczność, dlatego że zwyczajnie są językami, przy pomocy którymi różne aspekty rzeczywistości możemy opisywać. Czy doktor Konko chce się jeszcze odnieść? Ja tylko do ostatniego zdania będę odpowiedział. Opisywać, czyli mogą być prawdziwe, bądź nie. I tutaj wracamy do kwestii właśnie o naturze prawdy, która to kwestia no, była niejednoznaczna, nierozstrzygnięta na początku naszej dyskusji. Dobrze, jeżeli już w ten sposób kończymy pierwszą część naszej debaty, teraz będziemy oddawać głos publiczności. I tak, chciałbym jeszcze powiedzieć, że puścimy teraz listę newsletterową. Jeżeli ktoś by chciał się zapisać na newsletter i otrzymywać na bieżąco informacje o naszej działalności na maila, tutaj będzie krążyć lista. Zmieszczę się w półtorej minuty. Pytanie mam do obu panów, ale najpierw mam pewien komentarz. Ja widziałem, idąc tutaj, co to jest prawda. Prawda to jest bardzo nieznaczne słowo. I po panu dyskusji w dalszym ciągu moje zdanie na temat. W dalszym ciągu wiem, co to jest prawda i nie zmieniłem swojego poglądu. Teraz tak, jeżeli rzucamy w tłum takie pytanie tego typu, dotyczące takiego wieloznacznego terminu, to dyskusja może zlekceważyć w dowolnym praktycznie kierunku. W zależności od tego, jak tu akurat poszła w kierunku Gerbla Tarskiego. Bardzo dobrze. Poprzednio było hasło na poprzednim, co to jest wolna Boga. To samo. Tylko tam doszło do wyznań religijnych, jakiejś deklaracji. Była tragedia. Ale mam pewien, na czym polega teraz pytanie. Otóż nie dalej jak wczoraj wypowiedział się arcybiskup Nycz. Dla niewierzących takich jak ja, to jest jeden z najlepszych kardynałów w ogóle z istniejących obecnie. I on powiedział, co następuje. Kościół nie jest od stanowienia kompromisu, tylko od głoszenia prawdy. O, tak sobie powiedział. I teraz, co to znaczy? Więc on ma jakąś prawdę. Prawdą jest to, tu należy rozpocząć, co on wierzy. Czyli są różne prawdy, czyli możemy lecieć według Kisznera.
wasza prawda, nasza prawda i prawda ekranu. Tak? No i jeszcze ta trzecia też, której nie wymieniam tutaj, ponieważ może akurat... No więc jest moje pytanie w związku z tym, bo tu jest relatywizm, są różne religie, różne prawdy mogą być wtedy jak najbardziej, no. I to wszystko było w związku z demonstracjami kobiet. Przecież ta wypowiedź dotyczyła jak najbardziej demonstracji kobiet w sprawie zarodków i wygód. No, przeprosiłbym już o zdjęcie wypowiedzi. Jakiś komentarz? Czy prelegenci? Nie, to jest pytanie. Co sądzą o wypowiedzi arcybiskupa Pamięta? Strasznie trudno się do tego odnieść. Ja myślę, że pan już zawarł, odpowiedź w pytaniu, mówiąc, że jest to prawda głoszona z perspektywy wiary. No, więc oczywiście, jeżeli mówimy o tak silnym polu przekonań, jakim jest wiara religijna, która wiąże się z uznaniem pewnych tez za prawdziwe, a innych za fałszywe, no to ma się poczucie, że głosi się prawdę, mówiąc to, co się mówi. Ale wydaje mi się, że wiara i prawda, która podlega jakimś ocenom kryterialnym, o których mówiliśmy, nie mówiliśmy systematycznie, ale też się tutaj pojawiało, to są jednak różne rzeczy. Wprawdzie na tej liście kryteriów uznawania pewnych sądów za prawdziwe mamy jakieś odniesienia do autorytetu również, ale to jest tylko rzeczywiście po Tischnerowsku jedna z możliwych wersji prawdy. Może ja się teraz ustosunkuję. No więc ja uważam, że miałem prawo tak powiedzieć. I tylko, że jeśli dobrze zrozumiałem pana, to nie można powiedzieć, że prawdą jest to, kto w coś wierzy. Tak? Bo wtedy, że może być dla niego to prawda, ale jeżeli mówimy o prawdzie, nie dla niego, dla mnie, dla nas, tylko prawdzie w ogóle, tak jak my tutaj staramy się mówić, bo o to chodziło, to nie wiem, jest sprzeczność, no to proste. Wystarczy dwie osoby, jedna wierzy, że ten, druga wierzy, że nie ten. Tak? Więc na pewno prawda do wierzeń nie może się sprowadzić, no chyba, że właśnie gotowi jesteśmy zapłacić tą wysoką, moim zdaniem, cenę, relatywizm. Tak? No i odrzucenie zasady niesprzeczności. No a jeśli chodzi o... jeśli chodzi z kolei o podtekst, dobrze zrozumiałem tego, no to można powiedzieć, ja wierzę akurat w to, co mówi kardynał Necz, nie tylko, bo tam więcej jest zwolenników akurat takiej innej wiary, tylko że próbuję, przynajmniej ja i paru innych osób, innym to nie szkodzi, uzasadnić to. Chociaż to wydaje się karkłomne pierwszy oka, bo jak wiara, to tutaj uzasadnienie może być. Tak? Co takie dwa teksty? No właśnie, może trochę jest nieuczciwy, jak są tekstów, które nie wiadomo, czy się ukażą, ale mają się, no, na razie nic nie wiem o tym, żeby miało się ukazać. Ratio fidei on primorda christianity, tekst w języku angielskim, będący taką, no, na kilku stron, maksymalnie zwięzłą apologią właśnie, można powiedzieć, kardynała Necza i kolegów, koleżanek też, to jest taki zapomnieć, nie wiem. I drugi tekst, Towards Arisky Synthesis, to jest akurat nie taka apologetyka religijna, tylko bardziej filozoficzna. No więc mam właśnie takie, można powiedzieć, schowane, ale przez to nie bardzo nadające się, bo o tym mówię, ale może nikt nie wierzy, że akurat to ma. Tak. Dobrze, teraz pytanie pana zadał, tak? Tak, od pana. Jak często przesyłacie te maile? Chodzi mi o to, że nie był spam. Nie, to też są dotyczące debat. Nie czuję się zbyt kompetentny do polemiki czy w ogóle do dyskutowania, ale pozwolę sobie, jeżeli panowie, państwo coś pozwolą, na cztery uwagi. Pierwsza to jest taka, że organizatorzy powiedzieli, że grzechy przeciwko prawdzie, tak prawdę powiedziawszy, to tego typu pytanie jest jakby fałszywe, skoro nie wiadomo, czym jest prawda, czy jak naprawdę jest, czym jest ona naprawdę, no to w związku z tym trudno mówić o grzechach przeciwko czemuś, o czym nie wiemy, czym jest naprawdę. Druga uwaga jest taka,
panowie, obaj dyskutanci mówili, że szczery, bo mówi co myśli. Ja myślę, że no spora część z nas, powiem z nas, włączając siebie, żeby ktoś potem mnie do sądu nie powoływał, bo powiem, czy robię siebie, najpierw myśl mówi, a myśli potem, jeżeli w ogóle myśli. Nie. Część wypowiedzi jest takich, że no, oszczędnie się korzysta z ewentualnego myślenia w tej sprawie. Trzecia uwaga jest taka, ponieważ część Państwa pewnie wie, że wychodzę czy obcuję z matematyką, to chcę powiedzieć, że to, co nam się wydaje prawdziwe od długiego już czasu, po prawie 2,5 tysiąca lat, uczymy się tego w szkole, geometria uniwersalna jest oparta na pewniku, że przez punkt poza prosto przechodzi tylko jedna prosta do nierównoległa i to wcale nie jest pewne. A właściwie wiadomo, że to nie jest pewne. A my cały czas się tym posługujemy, mówimy, że co jak co, ale matematyka to jest prawdziwa. Matematyka jest formułą jeżeli to, a nie wiemy, czy to jeżeli jest prawdziwe. I ostatnia uwaga dotycząca wypowiedzi arcybiskupa. On zastrzegł, że to jest jego prawda, a niekoniecznie będzie to prawdą Kościoła. Tak prawdę powiedziawszy mogę dodać jedynie tylko tyle, że na mocy dogmatu, nieomylny w sprawach wiary i moralności, w Kościele jest tylko papież. I jego wypowiedzi nie zawsze są zbieżne z wypowiedziami no, innych przedstawicieli Kościoła. Może ja najpierw odpowiem na pierwszy komentarz w tym grzechach, który był zawarty w pytaniu. Chodziło o grzechy w ramach pewnej koncepcji prawa, czyli przy już pewnych założeniach. Tak? Nie w ogóle. Panowie, czy chcą się odnieść? Znaczy, ja mogę powiedzieć tak, na pierwsze pytanie, bo sobie zapisałem wszystkie cztery. Wydaje mi się, że łączy nas właśnie to uznanie, chociaż szczegóły tutaj różnie to bywa, ale punkt wyjścia właśnie, to tak jak słyszałem zresztą z ust pana profesora, klasyczna definicja prawdy, że zdanie prawdy jest prawdziwe tylko wtedy, gdy jest takie głośne zdanie. Więc tak rozumieć prawdę, nawet za cenę tego, że jak głębiej podrążyć, coś tam, pewne problemy się pojawiają, no to chyba można wtedy zapytać sensownie o to, co jest złe w stosunku do tak rozumianej prawdy. Potem no, drugie zdanie, że najpierw się mówi, potem się myśli i zgadza się. Też tak bywa, tak? Z tym tutaj nie mam zamiaru polemizować. Trzecie, geometria nieuklidesowa. Proszę Państwa, to jest trudny temat. Można powiedzieć na osobną debatę, jeżeli ktoś chciałby zorganizować. Chociaż może zbyt wąską będzie jedna formuła, prawda w matematyce, albo czy świat matematyczny istnieje niezależnie od nas, bo ono z dodatkiem takim. Czyli krótko mówiąc, to jest kwestia z dziedziny filozofii, czy ontologii, epistemologii, zarazem matematyki. Pan, nie wiem, profesor, powiedzmy, nie znam, przepraszam, więc ja od razu powiem profesor, wyraził zarazem pewne swoje stanowisko w filozofii matematyki właśnie, które można nazwać inferencjalizmem, tak? Że matematyka ustala tylko związki logiczne pomiędzy poprzednikiem i następnikiem. Tak, jeśli P to Q, tak, istot. No właśnie, tylko tyle. Jeżeli coś przyjmiemy, coś z tego wyniknie, ale nie musimy tego przyjmować, tak? Więc mówię, to jest osobne zagadnienie, bardzo trudne moim zdaniem. No i czwarta rzecz to, no, kto zna doktrynę Kościoła katolickiego, to przyzna rację, faktycznie. Papież jest nieomylny, kiedy się powiem sprawy wiary i obyczajów, jeszcze jest katedra, tak? To, więc z tego można by wnioskować, że niekoniecznie kardynał lecz w każdej swojej wypowiedzi musi być nieomylny, ale czy z tego wynika, że musi coś powiedzieć fałszywie? No, raczej nie. Pan profesor? Ja zgadzam się z tymi komentarzami, dziękuję. Dodam tę anegdotę, może jak mówimy o dziwnych geometriach, czy dziwnych matematykach. Jednym z moich najbardziej znienawidzonych przykładów w dyskusjach o prawdzie jest ten, że przecież 2 plus 2 jest 4 i chyba się wszyscy co do tego zgodzimy. No, 2 tramwaje plus 2 pomyłki to jest 4 co? Po prostu dlatego mówię o kategoryzacji, o konieczności najpierw jakiegoś ustawienia jakiejś płaszczyzny kategorialnej, w której dopiero możemy formułować jakieś zdanie, prawda? A anegdota.
anegdota jest taka, mój ojciec studiował na Politechnice w latach 50., gdzie ciągle był karmiony odkryciami uczonych radzieckich i wtedy studenci sobie opowiadali, że uczeni radzieccy już dawno udowodnili, że przez dowolne trzy punkty w przestrzeni, trzy, można przeprowadzić prostą, pod warunkiem, że jest ostatecznie gruba. Dobrze, teraz udzielam głosu tutaj panu Kestimaj na artystu. Papież Ratzinger w jednej swojej książce pisze, że obecny kryzys głęboki chrześcijaństwa polega na kryzysie chrześcijańskiego roszczenia do prawdy. I w tym swoim artykule, który zatytułował Religia chrześcijańska, religią prawdziwą i napisał znak zapytania, w tym artykule podaje główne racje tego, dlaczego dzisiejszy kryzys chrześcijaństwa polega na kryzysie roszczenia jego prawdy. Tam wśród tych wymienionych rzeczy jest jedna, to jest niespełniona obietnica. Chodzi mianowicie o to, że stwierdza, że nie ulega wątpliwości, że w Nowym Testamencie mamy do czynienia z trzema stwierdzonymi już faktami przez biblistykę naukową. Mianowicie, że wszyscy autorzy Nowego Testamentu są przekonani, że końcowe wydarzenia eschatologiczne wydarzą się za tego pokolenia żyjącego wówczas. Po drugie, że podają to nie jako swoją naukę, tylko jako naukę Pana, obietnicę Pana. A po trzecie, że Jezus, postać literacka Ewangelii, rzeczywiście głosi, że niektórzy nawet z jego słuchaczy nie zaznają śmierci, aż zobaczą Syna Człowieczego przychodzącego jego królestwie. To jest jedno z zagadnień, które powoduje, że jest to pewien kryzys, bo ta obietnica się nie spełniła. W jednej z prac nawet tytuł jest niespełniona obietnica. Druga rzecz, mianowicie ewolucja Boga biblijnego. Na ogół my jesteśmy przekonani, że Bóg jest odwieczny, istnieje od zawsze i tak dalej, ale w biblijnie mamy całą prehistorię Boga. Bóg El, na który nawraca się Abraham, jest już Bogiem trzeciej generacji. Jego synem jest Jahwe. Dopiero potem nastąpi połączenie kultu Jahwe z El. W VII wieku przed Chrystusem dopiero religia judaistyczna staje się monoteistyczna. Pisze to Ratzinger w swojej książce Prawda w teologii. Proszę sobie przejrzeć. Proszę go o zmierzenie do końca już. Więc mam tylko takie... Możemy to podsumować. No jeszcze jedno zdanie dopowiem. Zdaniem Ratzingera, bo parafrazował wypowiedź modernisty katolickiego Alfreda Loisy, który powiedział, że zamiast Królestwa Bożego powstał Kościół. A Ratzinger podaje, powstał jakże marny Kościół. I pyta się w tej sytuacji, no jak jest z tym roszczeniem do prawdy? Jak mamy szukać jej? Poproszę o odpowiedź prelegentów. Ja mogę tylko powiedzieć dziękuję. No to właśnie ja odeszę do swojego tekstu, w którym właśnie uważam za... Znaczy, że od razu można powiedzieć. Jeden z trzech, można powiedzieć, falsyfikatorów nauczania Jezusa, bo to tutaj chodzi o profesorowi Kostko, to jest rzekomo niespełniona paruzja. No odpowiedź jest taka. Jeżeli bardzo wiele fragmentów przypisanych Jezusowi jako ipsissima verba Jezu uważa się za interpolację, to również można uważać za interpolację. To jest jedna linia obrony. Druga jest moim zdaniem ciekawsza, mianowicie, ponieważ Bóg nie jest Bogiem umarłych, ale żywych, Mateusz 22:32, więc ta generacja w tym słynnym zdaniu oznacza całą ludzkość. No i wtedy nie ma żadnej sprzeczności. Proroctwo się jeszcze nie wypełniło, paru zjawczeka nastąpi, wiadomo, kiedy za milion lat. Więc ja tutaj nie widzę żadnego problemu, w tym sensie, że no, on jest dość prosto rozwiązywany na dwa sposoby, z którego preferuję drugi. No a ta ewolucja Boga, no dalej.
Nie jest to sprzeczne z takim tradycyjnym filozoficzną koncepcją Boga, które poza tym, że przez filozofów, niektórych przynajmniej, ma takie czy owakie cechy, zdaniem właśnie chrześcijan, Żydów, muzułmanów objawił się pewnego razu komuś tam, właściwie nie jednej osobie, Abraham to tylko jedna z nich. No a że to pod takim imieniem, czy taka relacja była jednego Boga do drugiego, że ten Jahwe to miał być rzekomo syn Ela, no to jest znowu łatwo uzgadniane z tym, że jest taka istota poza czasem, która jest wszechmocna, wszechwiedząca, doskonale dobra. No a że występowała tam pod innymi imionami, były problemy z identyfikacją, no proszę Państwa, no, ludzie w tych czasach to nie tylko takie problemy, czyli filozofii wówczas nie znano, więc tam no, można po prostu unieprzecznić te dwie rzeczy. Tak? Taka uwaga właśnie apologetyczna, teraz tutaj sytuuje się po pewnej stronie, no, chyba będę takim wotum separatum, co głosi w tym czasie. Ja nie rozumiem, dlaczego religia nie może być sprzeczna. Dlaczego nie może zawierać paradoksów, absurdu tego. To teologia w momencie, kiedy się krystalizuje jako nauka, jako doktryna, która zaczyna stosować prawa logiki do układu wierzeń religijnych, dopiero wprowadza tego typu kryteria, jak mi się wydaje. Natomiast religia jako zespół wierzeń przecież może świetnie radzić z językiem alegorycznym, metaforycznym, z językiem, który jest napakowany sprzecznościami, absurdami, to Augustyna wręcz skłaniała do tego, żeby stwierdzić, że jest w co wierzyć, skoro to jest absurdalne. Inaczej mielibyśmy tylko i wyłącznie logiczny wykład. Nie wiem, czy to koniecznie musimy nakładać na języki religijne. Można się stosować? Tak, znaczy, to nie jest Augustyna, tylko to jest Tertuliana, chociaż to twierdzą, że to apokryf, tak, Kredokwiajne, natomiast niektórzy tłumaczą jako kredokwia absurdum est. Nie, pomijając to, że Tertulian jest katolicyjnym myślicielem, on odszedł od chrześcijaństwa, kierunku donatyzmu, czy montanizmu raczej. Chodzi o coś takiego, no oczywiście możemy powiedzieć, religia to jest taka dziedzina, gdzie właściwie tam kryteria ma swoje. To, co tam narzuca coś z zewnątrz. No, ale z drugiej strony, jeżeli rozmawiamy o pojęciu prawdy i mówimy, że zdanie P jest prawdziwe tylko wtedy, gdy P. No nie ma żadnych ograniczeń, że na to P. Tak? P może znaczyć, że śnieg jest biały, ulubione zdanie Tarskiego, że 2 plus 2 równa się 4, że Jezus jest Bogiem, tak? Że nie ma Boga prócz Allaha, a Mohamed jest jego prorokiem, może cokolwiek być. Dlatego chcielibyśmy ujednolicić to. Tak? No, takie przynajmniej jest moje zdanie. Bardzo skromnie. Przekażemy dalej. Nazywam się Zbigniew Woźniak. Mam tutaj takie dość rozbudowane plany, jeśli chodzi o samą opowieść o prawdzie. To znaczy tak, najpierw wystąpię w obronie matematyki, bo to, co tam Pan wspomniał o tym, że prosta może się przecinać albo nie przecinać tam gdzieś w nieskończoności, to są dwa zupełnie od siebie odrębne założenia, dwa aksjomaty. Jeżeli mówimy o jakiejś teorii matematycznej, to ona jest oparta na zbiorze aksjomatów. Dwie różne teorie matematyczne nie muszą być ze sobą zbieżne. Mogą mówić o zupełnie czym innym. I ponieważ one opierają się na innym zbiorze aksjomatów. I w tym momencie nie ma czegoś takiego, że w danej teorii matematycznej jest coś niewiadome. Wszystko, co w niej może się pojawić, musi wynikać tylko z tych aksjomatów. Także w ten sposób my, ludzie, jeżeli próbujemy, a teraz chcę właśnie przejść do jakby naszego widzenia rzeczywistości. Cały
świat, który nas otacza, jest pewnym systemem. Natomiast my, ludzie, patrzymy na ten system w ten sposób, że budujemy sobie pewien model. I dla nas aksjomatami do tego modelu są nasze obserwacje rzeczywistości. Każdy zbiór takich obserwacji pozwala na zbudowanie określonego modelu. Jest to ten model, jeżeli uwzględnia te założenia, czyli obserwacje, każda z hipotez, która pojawi się w tym modelu, będzie prawdziwa wtedy, kiedy będzie się odnosiła do obserwacji. Ona wtedy te wszystkie hipotezy są prawdziwe i tutaj też nie ma żadnej wątpliwości, żadnych niuansów. Sprawa jest jasna, dokładnie tak samo jak w matematyce, gdzie aksjomaty przyjmuje, można przyjąć dowolnie, przyjmujemy zestaw aksjomatów dowolnych i mamy określoną teorię matematyczną. Tak samo tutaj z dowolnego zbioru obserwacji możemy na tym zbiorze obserwacji zbudować model rzeczywistości. Ponieważ ten zbiór obserwacji zmienia się przez cały czas, bo niektóre, wiadomo, że tych obserwacji, tych, które myśmy zaobserwowali, ale również tych, które wykonaliśmy w warunkach laboratoryjnych, przybywa. Niektóre weryfikujemy w ten sposób, że uda się wykazać ich fałszywość. To sformułowanie pytania, nie wiem, mam jeszcze innych słuchaczy. To pytanie, no to znaczy tak, to pierwsze to... To musi być pytanie, tak? No, bo to, co ja teraz mówię, to jest komentarz do tej pierwszej części, gdzie właśnie o prawdzie. Dobrze, więc teraz pani się zgłaszała. A jeszcze, pani chce się odnieść? Ja tutaj wyczytałem pytanie, czy ewentualnie komentarz do komentarza proszę mieć. Jeśli dobrze zrozumiałem tę pierwszą część, to pan twierdzi, że wszystko jest w aksjomatach. Tak? Jak mamy dane aksjomaty, wszystko już jest w nich zawarte. Możemy zmienić aksjomaty, tak jak ten piąty aksjomat Euklidesa zanegować, wtedy będziemy mieli geometrię Riemanna, bądź Łodarczewskiego, bądź tam inną, tak? No właśnie, nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, ponieważ z tego wynika, że tam jest przed między innymi pierwsze twierdzenie Kettla, a może to nie było intencją. No bo też twierdzenie tak powiada, jeżeli arytmetyka Peano jest niesprzeczna, to jest niezupełna, czyli istnieją takie zdania zapisane w języku tej arytmetyki, że ani ono, ani jego negacja nie mają dowodu. Tak? Co przy założeniu, założeniu dwuwartościowości, czyli mamy albo prawdę, albo fałsz, powiada tyle. Jeśli arytmetyka Peano, to jest taka dość uboga teoria matematyczna, arytmetyka liczb naturalnych, tak? Od 0, 1, 2, 3 i tak dalej. Jeżeli arytmetyka Peano jest, nie, czy Peano, te włoskie nazwiska niesprzeczne, no to są prawdy, które są niedowiedzione. Tak? Więc można powiedzieć, że nie wszystko jest aksjomatem. Nie wszystko jest ukryte w aksjomatem. Na pewno wszystko. Dlatego, że jeden mówi o tym, w jaki sposób my możemy zweryfikować pewne hipotezy. Ale hipotezy mogą nie należeć. To znaczy, bo to są nasze hipotezy. Natomiast tak jakby zawartość tego systemu musi wynikać z... Nawet jeżeli tej hipotezy się nie da udowodnić, bo nasze udowodnienie nic do tego nie ma. Ona jest albo prawdziwa, albo nieprawdziwa, tylko w odniesieniu do tych aksjomatów. Dobrze, pozwoli pan, już przekażemy to dalej. To znaczy, jeszcze mam uwagę do tego, co pan teraz powiedziała. To są jeszcze pytania na sali, także właśnie. Dobrze, króciutko. Ja zrozumiałem pana profesor jako taką sugestię, że w świecie społecznym mamy do czynienia z podobnymi zjawiskami. I tu bym się zgodził, jeżeli do tego
fundamentu, który Pan określił jako obserwacje, dodamy jeszcze podzielane przekonania i zasoby kulturowe, z którymi wchodzimy w ten świat obserwacji. A generalnie chodzi o coś takiego, że zwyczajnie mamy po prostu mnogość światopoglądów, które są samonośne i szczelne i odporne na kolizje z tezami należącymi do innych światopoglądów. I to rzeczywiście się potwierdza w badaniach społecznych. To jeszcze później taką uwagę. No, Gebel był, można powiedzieć, skrajnym absolutystą i platonikiem. Uważam, że ten świat matematyczny niezależnie od nas istnieje i tam no, każdy z nami musi być prawdziwym fałszywym. Nie jesteśmy w stanie poznać. To jest jedna rzecz. A po drugie, Gebel jak dowód tego swojego słynnego pierwszego twierdzenia, to się przestraszył tego, co mu wyszło. I dopuścił jako poprawne reguły dowodowe reguły nieskończonościowe, czyli takie, które mają nieskończoność przesłanek. Jedna z nich to tak zwana omega reguła, już nie będę wyjaśniał, co to jest. I wtedy rzeczywiście każda prawda arytmetyczna jest dowiedzialna. Ale właśnie za cenę uczynienia matematyki, można powiedzieć, zajęcie dla Boga, bo no, człowiek nie potrafi wnioskować z nieskończonej ilości przesłanek. No, dziękuję. Teraz proszę o głos panią. Pierwsza sprawa, którą chciałam tutaj wyjaśnić, że istnieją dwa jakby poziomy. Jeden poziom to jest Bóg jako istota działająca, a drugi to jest pojęcie boskości jako tego stałego, najwyższego bytu, czyli tutaj jednak trzeba by to tak ująć. Teraz tak, czy w pojęciu prawdy nie zakłada się pewnej dychotomii, a mianowicie uważam, że istnieje coś takiego jak prawda absolutna. Natomiast ona zakładałaby z góry to, że dogłębnie wejdziemy w tę prawdę. I w naszym ujęciu to, kiedy my postrzegamy, tak jak mówi się, powiedzmy znikomy procent rzeczywistości nas otaczającej, czyli w sumie no, nie będziemy nigdy mogli dojść na poziomie materii i naszych osądów do prawdy absolutnej. Natomiast do prawdy absolutnej można dojść, tak jak uważam, poprzez wyjście poza umysł. Czyli nie mówię o jakiejkolwiek religii. Pewnych takich stanów oświecenia, iluminacji doznają pewni ludzie. I co jest istotne, a mianowicie to, że kiedy dostąpią takiego stanu, uważają, że wszystko jest jednością i to doświadczenie stwarza, że ich życie jest zupełnie inne, a więc po pierwsze jedno doświadczenie to jest doświadczenie tej jedności, a drugie doświadczenie to jest to, jak układa się ich życie. I to według mnie jest krok do właśnie do tej absolutnej prawdy. Dziękuję. Bym powiedział, trudne rzeczy Pani poruszyła, bo no pytanie to zdanie, wszystko jest jednością, jak jest prawdziwe albo i nie. To nie. Jak to stwierdzić? Pani powiedziała, jest jedna droga tylko, iluminacja. Iluminacja, no więc jest to droga ekskluzywna, można powiedzieć, taka ezoteryczna. Chociaż z drugiej strony, rzeczywiście, prawda absolutna, jak Pani mówi, mówienie prawdy absolutnej, jeśli dobrze zrozumiałem, zakłada jakąś jej poznawalność. No, wydaje się z jednej strony tak, ale z drugiej strony czujemy, że przynajmniej my ludzie, no nie wiem, być może nigdy nie będę wiedział na przykład, ile, to przykład mojego kolegi, który też epistemologią się zajmuje, ile cygar wypalił Freud w swoim życiu, tak? Czujemy, że jest jakaś odpowiedź na to pytanie. Jest pewna konkretna liczba, skończona, liczba naturalna, ale być może nikt nigdy nie będzie wiedział, czyli no jest przynajmniej jedna nieznana prawda. No więc, to pokazuje, że spójna jest idea prawdy absolutnej, chociażby nawet, ale taka, która jednak no, jest niepoznawalna. No a pierwsze zdanie, jeśli dobrze zrozumiałem, to rozróżnienie boskość czy Bóg żywy, tak, to ja bym to tak powiedział, tak, jest Bóg filozofii, Bóg religii, czy Bóg filozofów i Bóg religii w liczbie mnogiej, bo nie ma jednej religii. Nawet jeżeli ja bym powiedział, że jestem wyznawcą takiej czy owakiej, no to jestem świadom tego, że w sensie socjologicznym jest ich wiele, tak? Tutaj nie ma co polemizować. No to zadanie byłoby takie, odnaleźć pewne wspólne cechy jednego i drugiego, że mówimy cały czas o tym samym, że używamy w ogóle słowa Bóg, tak? Bo jeżeli tu jest Bóg A, Bóg B, pytanie, co mają wspólnego z sobą, że w ogóle tego słowa Bóg używamy.
No są to, że są takie rzeczy, ale no to można to skończyć. Okej, co? Bardzo trudno rzeczywiście się do tego odnieść krytycznie i tak analitycznie. Wydaje mi się, że z tym typem poznania, czy doświadczenia, o którym Pani wspomniała, jest taki kłopot, że ono jest opisywane nieprzypadkowo jako doświadczenie mistyczne, czyli mgliste, czyli niemożliwe do wyrażenia w postaci sądów, które są podlegające, czy nie podlegają falsyfikacji. Tak? Czyli krótko mówiąc, jest to doświadczenie, które jest treściowo puste, jest intensywne, ale treściowo puste, w tym sensie, że nie ma jakiejś konceptualnej formy, którą można mu nadać, jest nieweryfikowalny w związku z tym. Oczywiście nie można negować, że takie doświadczenie istnieje i że ludzie przeżywający tego typu doświadczenie mają poczucie głębokiej zmiany, właśnie takiej transformacji duchowej, której doświadczają w przypadku tego typu doznań. Ale dla mnie w każdym razie jedyną przekonującą taką opisową wersją tego typu doświadczenia jest to, co można w buddyzmie Mahajany znaleźć, że to jest doświadczenie tego, iż umysł i świat są jednym i tym samym i są pustką. Więc to doświadczenie wielkiej pustki, tak jak powiedziałem, jest doświadczeniem, które wymyka się temu, co my nazywamy w zachodniej kulturze sądem prawdziwym, bo tak jak powiedziałem, ono nie jest skategoryzowane, tak? Nie można zastosować tego kryterium zgodności z rzeczywistością, bo jak je odnieść do doświadczenia pustki, to jest właśnie ta szczelina, która właśnie z trudem pozwala zastosować całą tą debatę o prawdzie do tego typu doświadczeń. Nie jestem specjalistą w dziedzinie filozofii i troszeczkę jestem zagubiony w tej problematyce filozoficznej, ale chciałbym korzystać z tej wysoce kulturalnej wiedzy i chciałbym się zapytać panów profesorów, jaki kierunek filozoficzny preferują? To jest jedna sprawa. I poza tym chciałbym wynieść coś konkretnego z tej wiedzy, bo wiem, że filozofia to czasami nabiera taki charakter zabawy, często taki, powiedzmy, rozważań językowo, powiedzmy, no i tak dalej. Więc chodzi mi o to, żebyśmy konkretnie z tej prawdziwej wiedzy coś wynieśli praktycznego. Otóż chodzi mi o to, jak pojmuje prawdę, co to jest rzeczywiście ta prawda, bo według Arystotelesa to wiem, że to jest zgodność z rzeczywistością. No i chcę właśnie usłyszeć od panów, jaki jest państwa stosunek do właśnie filozofii klasycznej, a poza tym, jak wygląda sprawa, powiedzmy, wykorzystania tych zagadnień filozoficznych w procesie, powiedzmy, polityczno-społecznym. Jak wygląda, powiedzmy, u nas kierunek, powiedzmy, działania polityczno-społecznego naszego rządu, prezydenta, no i powiedzmy całej naszej władzy, która nami, powiedzmy, kieruje. Dziękuję za to pytanie. Pan profesor, to tyle chciałbym powiedzieć. Przepraszam za nieudolność, ale chodzi mi o to, żebym coś z tego wyniósł, z tego spotkania praktycznego. Bardzo się cieszymy, że zabrał pan głos, właśnie chodzi o to, żeby laicy się wypowiadali najwięcej tutaj na naszych spotkaniach. Z lajku. Jakie kierunki filozoficzne? Mnie to też bardzo interesuje. Ja mogę zacząć. Tak jak ja wspominałem na samym początku, ja nie mam systematycznego wykształcenia filozoficznego. Moja
wiedza jest wybiórcza i zawsze podporządkowana moim zainteresowaniom, także poza filozoficznym. W związku z tym ja miałem kontakt, zaczynałem od amatorskiego czytania fenomenologów na etapie rozpoczęcia prac badawczych, bo to w zakresie humanistyki interesowała mnie, bo musiała mnie interesować hermeneutyka i jakąś miłością do Heideggera w pewnym momencie zapałałem. A później mnie to zdryfowało od Heideggera do Derrida, gdzie widziałem tylko kontynuację. Zresztą tak to jest imowane, że to jest tradycja fenomenologiczna. Generalnie jest taka książka o tradycji fenomenologicznej wydana w Stanach, gdzie właśnie Heidegger i Derrida są tam wyjaśniani jako ludzie należący do tej samej bajki, pomimo ogromnych różnic, jakie ich dzielą. No i ze względu na to, że czasy były takie, że mówiło się o kryzysie nowoczesności, to oczywiście debata postmodernistyczna tam się musiała pojawić. A stamtąd poszedłem do takich koncepcji, które wychodzą poza tą debatę postmodernistyczną, czyli do takich raczej strukturalistycznych teorii polityki i od dłuższego czasu gęsto mówię w filozofii polityki Agnesta Chloe, jako takiej jednej z odmian filozofii społecznej. Kontynuując jeszcze Pana pytanie o to, co z tego praktycznie wynika, co wiemy o polityce, co wiemy o życiu społecznym, gdzie tutaj jest prawda, to chyba widzimy, że prawda jest stawką w grze o władzę w tym układzie i że jest traktowana bardzo instrumentalnie i mamy tutaj do czynienia z ogromną liczbą zabiegów na prawdzie, wokół prawdy, czy wokół roszczeń do prawdy, które tak naprawdę nie są roszczeniami do prawdy, tylko do konstruowania właśnie takiego przerozorganizowanej ignorancji. No, mówiąc wprost, to są zabiegi retoryczne, które cały czas odwołują się do wartości prawdy, ale z prawdą mają niewiele wspólnego. Konko? Znaczy tak, kierunek filozoficzny to tutaj w tej prezentacji wstępnej naszych sylwetek, to tam było napisane, że łączę różne style filozoficzne i rzeczywiście tak trudno mnie zaszufladkować. Nie z mojej winy w sobie, bo to po prostu kontakt z różnymi filozofami spowodował, że zmieniałem poglądy. W takim tekście, o którym tutaj wspomniałem, który jeszcze się nie ukazał publicznie, tam w prekliętach krąży, gdzieś prywatnie, na skrzynkach mailowych jest u niektórych znajomych, to Ocelski Synthesis w języku angielskim, od razu wiadomo, ten ktoś więcej przeczyta niż ja i recenzent. Więc ja tam podsumowałem swoje stanowisko w takich pięciu punktach. Filozoficzne podkreślam, tak? Więc to jest tylko ta część filozoficzna, którą uważam, że można filozoficznie uzasadnić. Nie religijnie, teologicznie, nie jakoś tam jeszcze inaczej. Więc pierwsza taka filozofia, która jest otwarta na, bym powiedział, deizm otwarty, czyli istnienie absolutu, chociaż niekoniecznie osobowego. Otwarty to znaczy taki, który może zostać wzmocniony do teizmu, czyli tak, że Bóg jest traktowany osobowo. Przyczyn nie musi być jedna osoba, tak, ale też daje powody, do którego należałoby raczej, no powiedzmy, jedno preferować niż 56 bogów. Dajmy na to, tak, nie mówiąc o jakiejś większej liczbie. Ale to mówię, to nie jest dowód na istnienie Boga. W tej filozofii uważam, że nie ma dowodu takiego powalającego na istnienie Boga. Powalający może być najwyżej chociaż pięścią, tak. Tylko jest uzasadniona racjonalność takiej postawy otwarcia na to, tak? Z drugiej strony realizm naukowy i tutaj wydaje mi się jest bardzo ważna nić porozumienia z takimi konkurencyjnymi stanowiskami filozoficznymi, które dzisiaj podciąga się głównie pod etykietę naturalizmu. Tak? Większość naturalistów tak zwanych, to jest dzisiaj mainstream filozoficzny, przynajmniej w obszarze analitycznej filozofii, właśnie realiści naukowi. Ja się z tym zgadzam, też uważam pewien argument za tym. Potem matematyczny platonizm, tutaj a propos też tutaj tak, taka była dygresja na temat matematyki. Jeśli chodzi o antropologię, dualizm świadomego ja i ciała, przynajmniej tyle można uzasadnić moim zdaniem, ale to już jest dużo. No i w etyce deontologicznej intuicjonizm oparty na teorii wartości, bo tutaj każde słowo trzeba by teraz wyjaśniać. Więc to można powiedzieć tak, jest to taka etyka właśnie absolutna, tak? Co nie znaczy, że jest jakaś taka no, skrajnie rygorystyczna, ale chodzi o to, że są takie normy, które są wyjątkowe.
No to tak w skrócie, jeśli chodzi o ten system. Był tego wywołany Arystoteles, czy ogólnie tradycja klasyczna, jego definicja prawdy. No to był właśnie punkt wyjścia. Punkt wyjścia, zdanie P jest prawdziwe tylko wtedy, gdy P. Platon, Arystoteles, no i zarysowuje zdrowe rozsądy, właśnie tak podpowiadają. I Tarski, chociaż można się do pewnych rzeczy, jak powiedziałem, przyczepić, to najtrafniej rozwinął. Tak? Więc tutaj tradycja klasyczna, jeśli chodzi o teorię prawdy, żyje w badaniach Tarskiego i tych, którzy nawiązują do niego. No i ostatnia rzecz to, czy to już wszystkie były, chyba wszystkie, te jakieś polityczne wnioski, które zdarzają się wydatnie to wypływać. Proszę Państwa, może tak, bezpośrednich jakichś tutaj nie widzę związków. Poza tym oczywiście, że wymieniane przez pana profesora i przeze mnie grzechy przeciwko prawdzie, no możemy teraz przyjrzeć się jak w rzeczywistości społeczno-politycznej. Poczynają się z tą prawdą politycy, tak? Jeśli o to chodziło, no to teraz przyjrzyjmy się temu, biorąc pod uwagę, co zostało powiedziane. No a jeśli chodzi o jakieś deklaracje polityczne, może nie o to chodziło, no to ja akurat tutaj... żeby był on skuteczny. No ale jak wiemy, bo nie używamy takiego języka, projekt się mu nie udał. Potem takie tendencje trwały w logicyzmie, tutaj przywołany Whitehead z Russellem, próbowali wywieźć z logiki matematykę, no ale przyszedł wspominany tutaj już parę razy Gödel, no i udowodnił, że niestety ten ich projekt musi się skończyć fiaskiem. Mamy tutaj jakieś ograniczenia matematyczne. Potem wraz z rozwojem fizyki Heisenberg pokazał zasadę nieoznaczoną i znowu pokazał jakieś ograniczenia nauki. I moje pytanie w takim przypadku brzmi, czy nauka powinna dążyć do prawdy, czy może jeżeli wiemy, że nauka jest obwarowana licznymi ograniczeniami, takie jak te wspomniane, to czy nie powinna może właśnie pełnić bardziej jakiejś społecznej funkcji? To w nawiązaniu do tego sporu, gdzie pojawił się postmodernizm. Czy jeżeli mamy takie kłopoty ze zdefiniowaniem prawdy, to czy nauka, która intuicyjnie wydaje nam się tym, co prawdy szuka, nie powinna mieć inaczej sformułowanego swojego zadania? Dziękuję. Pan doktor Konkol. Ja powiem krótko. Ma pan jakąś alternatywę? Tak. Czy zamienić medycynę akademicką na medycynę ludową? Jeżeli to miała być nauka, która akurat na prawdzie się nie opiera, tak jak dzisiaj to się rozumie. Więc wydaje mi się tutaj nie ma problemu. Oczywiście są twierdzenia limitacyjne. Był pomysł Leibnica, charakterystyka universalis. Notabene on doprowadził do powstania komputerów. Tak? Przy okazji Leibniz też miał jeszcze inny parę pomysłów, bez których powstanie komputerów byłoby niemożliwe. Na przykład on przecież wymyślił system dwójkowy. Tak? To bezpośrednio fizykalizację można uzyskać. Kiedy jeden to jest impuls, a zero to jest brak impulsu. No więc, prawda, są te twierdzenia limitacyjne. Gödla, pierwsze i drugie twierdzenie, twierdzenie Tarskiego, Churcha, z kolei Mannheima, logiczne, metalogiczne, a także pan wspomniał fizyczne, takie zasady ograniczające, jak zasada Heisenberga. Ale no to tylko tyle nam mówi, co i bez nich w pewnym sensie wiedzieliśmy, to znaczy, że no, jesteśmy tylko ludźmi. Są pewne ograniczenia, są pewne zamknięte ścieżki, ale to nie znaczy, że droga do prawdy to jest droga, po prostu można sobie podarować i wrócić do... No właśnie. Czy mamy jakieś alternatywy zamiast prawdy? Wydaje się, że nie. Mi się wydaje, że nie mamy alternatywy dla prawdy jak rozumianej jako wartość, ale tak jak już kiedyś powiedziałem, w tej dyskusji jest to coś, do czego można dążyć i fajnie się do tego dąży, natomiast uchwycić tego się nie da. Wydaje mi się, że na to dążenie do prawdy, które
gdzieś tam w tle tych wszystkich badań naukowych jest cały czas obecne, jak przynajmniej deklaratywnie, nakładają się po prostu zainteresowania czy interesy, które powodują, że sama prawda jest przedefiniowana w zależności od interesów, którym nauka służy. Wbrew tym deklaracjom, które mówiłem z zakresu swojej autobiografii, czym to ja się interesowałem, wychodzę teraz na Habermasista, bo znowu się do Habermasa odwołam. Jest jego taka książka Erkenntnisse und Interesse, czyli interesy i poznanie. I on mówi o takich trzech grupach celów czy interesów, którym służy poznanie naukowe. Żaden z nich nie jest definiowany jako dążenie do prawdy. I on mówi o trzech jakby takich nurtach badań naukowych. Oczywiście one są ważne w obszarze nauk społecznych przede wszystkim. Nie dotyka to przyrodoznawstwa, więc z jednym wyjątkiem. Czyli mamy tradycję scjentystyczną, która jest jakby taką mutacją czy absolutyzacją, może dewiacją poznania przyrodoznawczego, tak? Czyli tradycja scjentystyczna głównie w socjologii, w psychologii. Mamy tradycję hermeneutyczną, która wywodzi się z teologii, a później jakby zdominowała sposób myślenia humanistycznego. I mamy wreszcie to, co jego najbardziej interesuje, teorię krytyczną, która wywodzi się z marxizmu i próbuje rozumieć społeczeństwo jako obszar konfliktu. I tym trzem tradycjom, takim wielkim szkołom myślenia o społeczeństwie odpowiadają interesy, po pierwsze technologiczne, czyli scjentyzm, uprawianie nauki właśnie zgodnie z takim paradygmatem, który bardzo lubią psychologowie na przykład stosować. Ma sens wtedy, kiedy uważamy naukę za wiedzę, która ma nam pomóc w zarządzaniu czy sterowaniu rzeczywistością. Tam potrzebujemy relacji przyczynowo-skutkowych i eksperymentalnie potwierdzonej wiedzy, że jakieś działania wywołują określone skutki. Mamy interes porozumienia, który rządzi działaniem hermeneutycznym, czyli jeżeli hermeneutyka jest taką sztuką interpretacji, która prowadzi do rozumienia określonych tekstów kulturowych, to zdaniem Habermasa w tle gdzieś kryje się pewien interes polityczny, który mówi o tym, że powinniśmy się wzajemnie rozumieć. Myślenie hermeneutyczne ma prowadzić do takiego liberalnego społeczeństwa tolerancyjnego, w którym ludzie wzajemnie potrafią interpretować swoje stanowiska, w związku z tym są w stanie się tolerować w takim świecie. I mamy interes emancypacyjny, który służy zmianie struktur społecznych w sposób, który będzie bardziej sprawiedliwy dla tych, którzy teraz sprawiedliwości nie doświadczają. I temu służy myślenie krytyczne i teorie, które operują przestrzenią konfliktu. Czyli krótko mówiąc, zamiast jednej doktryny prawdziwości mamy te trzy roszczenia do prawomocności w obszarze myślenia naukowego, powtarzam jeszcze raz, w obszarze nauk społecznych, tak? Które tworzą jakby konkurencyjne modele uprawiania wiedzy, konkurencyjne modele ważności czy wartości tej wiedzy. Także wydaje mi się, że żadna z tych doktryn nie rezygnuje ze pojęcia prawdy, one ją po prostu inaczej definiują, zawężają jej zakres do skuteczności, do interpretacyjnej takiej trafności albo do tego, co w empirycznych naukach nazywa się trafnością emancypacyjną, czyli sprawdzamy, czy to służy tym, którzy są obecnie upośledzeni społecznie, czy pozwala im zrozumieć swoją sytuację i zmienić sytuację życiową. I to są jakby takie znowu przetworzone na użytek praktyki badawczej kryteria no właśnie trafności badań naukowych. Ja nie chcę używać tutaj słowa prawdy, czy wielkiej kupy, ale chciałbym, moja teza jest taka, że to są po prostu zmutowane, stransformowane, przetransformowane sposoby pojmowania prawdy właśnie na użytek empirycznie uprawianych nauk społecznych. Dziękuję naszym prelegentom za odpowiedzi. Ja bym chciał się odnieść do tego, bo to trochę mnie zaniepokoiło. To znaczy, tutaj wracamy do tego, co już, tego problemu, który już podnieśliśmy. To znaczy, jeśli dobrze zrozumiałem, tak, scjentystyczna rozumienie Habermasa, mutacja prawdziwości, to nastawiona jest na skuteczność działania. Hermeneutyczna też na skuteczność, tylko tym razem porozumienia. No a ta neomarksistowska, czy krytyczna, no to jest reprodukcja tej, chyba zdaje się, 11 tezy Feuerbacha. Filozofowie tylko dotychczas interpretowali świata, trzeba go w końcu zmienić. Więc znowu skuteczność. No i takie kryterium operacyjne, czy działa, czy nie działa, no narażone jest też na zarzuty, z których narażona jest ta klasyczna definicja prawdy, tak? Regres nieskończoności, błędne koło, no bo musimy ocenić
zdania opisujące efekty tej skuteczności. Czy są prawdziwe, czy nieprawdziwe, czy w jakichś innych kategoriach ocennych. Tak? To króciutko, tutaj po prostu pracują kryteria pragmatyczne. I jeżeli byśmy mówili z całego tego zakresu kryteriów stosowanych do oceny sądów prawdziwościowych, tutaj zdecydowanie cała instytucja nauki jest zbudowana na pragmatycznym rozumieniu prawdy. Nauki jako instytucji. Dobrze, więc teraz skończymy już część przeznaczoną na zadawanie pytań przez publiczność z tytułu ograniczeń czasowych, jakie na nas ciążą. Przede wszystkim chciałem podziękować publiczności za merytorykę pytań i za kulturalne odpowiedzi. Widać, że Gdańsku ludzie naprawdę są na poziomie. Mam nadzieję, że poprzez dzisiejsze spotkanie mniej więcej przedstawiliśmy Państwu spektrum sposobów postrzegania zagadnienia prawdy i troszkę rozszerzyliśmy Państwa wiedzę na ten temat. Chciałbym serdecznie podziękować naszym prelegentom. I profesor Szkudarek. Ja nazywam się Wojciech Czapkowski, prowadzący. Chciałbym podziękować przede wszystkim też naszym patronom i partnerom, czyli prezydentowi miasta Gdańsk, portalowi Trójmiasto.pl, studenckiemu Radiu Mors, magazynowi Go Trójmiasto oraz biblioteką WMBP. I przede wszystkim naszemu gospodarzowi, z którym już współpracujemy od dłuższego czasu, czyli Europejskiemu Centrum Solidarności. Ponadto trzeba zauważyć też wysiłek wolontariuszy, którzy włożyli tutaj bardzo dużo pracy, żeby to spotkanie mogło się zorganizować oraz pochwalić najbardziej istotny tryb tej naszej wielkiej machiny filozoficznej Serii Miłogowskiej. Państwa na kolejne spotkania, które jedno odbędzie się w grudniu, debata będzie dotyczyła kultury oraz prawdopodobnie w listopadzie, która będzie dotyczyła relacji pomiędzy filozofem i nauką. Więc tak, może zakończę zachętą Gdańsku filozofii.